Drodzy Państwo, powolutku będziemy rozpoczynali. Zapraszam już wszystkich do zajęcia miejsc w naszej sejmieńskiej spółdzielni jazzowej. Mamy dzisiaj wyjątkowego gościa. Spotkanie w duchu ludzi pogranicza, ale też mocno w duchu tego, co się dzieje dzisiaj w Ukrainie. A naszym gościem jest Bazyl Kerski, którego bardzo serdecznie witam w Sejnach. Drodzy Państwo, zanim rozpoczniemy rozmowę z Bazylem Kerskim, chciałbym, żebyśmy upamiętnili chwilą ciszy, milczenia, śmierć naszego przyjaciela Grzegorza Domosławskiego, który kilka godzin temu dotarła do nas ta wiadomość, że zmarł. Grzegorz Domosławski był sejmianinem, ale był też gdańszczaninem. Był bardzo często uczestnikiem spotkań w Europejskim Centrum Solidarności, skąd przyjeżdża Bazyl Kerski jako dyrektor tego centrum. Był zawsze nieodłączną częścią naszych debat, dyskusji i naszego życia tutaj na pograniczu. Dla nas wszystkich wielka, bolesna strata. Wstańmy i przez minutę upamiętnijmy. Dziękuję bardzo. Bazyl postawił tutaj książkę z okładką i z fotografią dobrze znanego nam człowieka pogranicza Bogdana Osadczuka, który będzie takim leitmotivem może naszej rozmowy dzisiejszej, Bazylu, czyli wszyscy pamiętamy jego obecność tutaj w Sejnach, kiedy przyznawaliśmy mu tytuł człowieka pogranicza. Byłeś wtedy z nami, mówiliśmy o nim jako hetmanie koronnym Wielkiego Księstwa ULB, bo to jest środowisko paryskiej kultury, Ukraina, Litwa, Białoruś. To jest ta linia Jerzego Giedroycia i okręgu, która była realizowana od powstania paryskiej kultury. Bazyl Kerski, tak samo jak Bogdan Osadczuk, byli ludźmi, którzy rozszerzali to księstwo również o sąsiedztwo Polski z Niemcami. I druga książka, którą tutaj mamy, przygotowana również przez Bazyla do wydania, to jest antologia tekstów paryskiej kultury poświęcona dialogowi polsko-niemieckiemu. Niezwykle cenna rzecz, o której mniej troszkę pamiętamy. Ta praca, którą wykonali ludzie paryskiej kultury na rzecz dobrego sąsiedztwa i porozumienia po wojnie z Niemcami. I to może będzie też temat naszych rozmów, naszej rozmowy. Natomiast chciałbym ją rozpocząć, Bazyl, właściwie od końca, to znaczy 22 maja zeszłego roku, w pełni rozkwitu wojny w Ukrainie, prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, wygłosił przemówienie w Radzie Najwyższej Ukrainy na temat niezwykłego ducha solidarności między Polską i Ukrainą, dziękując wszystkim Polakom za pomoc, jaką udzielają uchodźcom z Ukrainy, jakim udzielają Ukrainie w tej wojnie z rosyjskim agresorem. I na koniec tego przemówienia powiedział, że spełniają się w ten sposób marzenia dwojga ludzi, Jerzego Giedroycia i Bogdana Osadczuka. Tak powiedział prezydent Zełenski, rozumiejąc, że są to dwie osoby, które właściwie życie poświęciły temu, żeby nasze relacje z Ukrainą, z Ukraińcami zbudować na nowym, takim przyszłościowym fundamencie. Jakbyś mógł odnieść się do tych słów Zełenskiego i właśnie do tej pracy ich obojga, ich marzeń, Giedroycia i Osadczuka w kontekście tego, co się dzisiaj wydarza.
Dziękuję Krzysztofie, dziękuję za zaproszenie, za Państwa czas i uwagę. Dobrze być w Sejmach, bo ostatnio byliśmy w Krasnogródzie, latem chyba 2018 roku. Dobrze być tu w tym miejscu, bo dzięki Wam, Małgosi Krzysztofowi, Bogdan Osarczyk pozostawił swoje ślady tutaj, jego przyjaciele, wielkie święto nagrody człowieka pogranicza, już nie pamiętam, to 2005 rok? Szósty rok, tak? Po pierwszej Majdanowej rewolucji cieszyliśmy się jego wspaniałą energią, przyjechali wspaniali ludzie, wydaje się, że też Szymak Pajs przyjechał, tak. Na to Krzysztof Kozłowski, już też świętej pamięci, o, świetna biografia Krzysztofa Kozłowskiego się ukazała, Igor Szewczenko, a to było też święto wielu generacji. To były czasy nadziei po pierwszym Majdanie. Widać było tą siłę obywatelską, tą chęć stworzenia politycznego narodu, nie przeciwko Rosji, ale w dystansie do no już wczesnej putinowskiej Rosji, ale też był to taki czas rozczarowania. Bogdan Osarczuk dużo o tym pisał, że Europa nie dostrzega tego silnego narodu. No i pamiętam tutaj wystawę, prawda, zdjęcia Bogdana Osarczuka. Bogdan Osarczuk dla tych Państwa, którzy nie mieli okazji poznać czy przeczytać to, tak żeby to uporządkować, rocznik 20, urodzony w Komyli, w Rzeczpospolitej, ale człowiek, Ukrainiec, który właśnie nigdy Ukrainy przed 1090 rokiem, kiedy miał 70 lat, się nie poznał. Ponieważ był już wcześniej jako dziecko ukraińskiego nauczyciela, można powiedzieć, ofiarą takiej subtelnej polonizacji. Ojciec jako nauczyciel został przeniesiony w głąb Polski, na ziemię świętokrzyską. Mimo że całe życie Bogdana było w centralnej Polsce, potem w Krakowie, no i potem dramatyczny wybór początku wojny. Dokąd iść? Wszędzie właściwie było oczywiście dla Polaków, ale też dla Ukraińców niebezpiecznie. Ale z tych Państwa, którzy dobrze znają historię, wiedzą jaka jest pełna sprzeczności, ta historia okupacji też dla Ukraińców była pełna sprzeczności, ponieważ w 1940-1941 roku dla 21-letniego Bogdana Osarczyka otworzyła się przynajmniej formalna droga, żeby zapisać się na Uniwersytet Berliński, oczywiście w stolicy III Rzeszy, no dla Polaków nie do wyobrażenia. To było wpierw ochrona, ale potem bardzo niebezpieczne życie w Berlinie, ponieważ Niemcy wpierw flirtowali z Ukraińcami, chcieli wykorzystać oczywiście przeciwko Polakom, przeciwko Żydom środkowoeuropejskim, ale potem zaczęli systematycznie też zamykać elity ukraińskie w obozach koncentracyjnych, w więzieniach. Mówię o tym, bo to niestety często w ostatnich latach też manipulowano tę biografię. I Bogdan Osarczuk, którego ojciec był socjaldemokratą, człowiekiem lewicy, demokratycznej, antykomunistycznej, antytotalitarnej, człowiekiem lewicy miał, właściwie żył w Berlinie w podziemiu i oficjalnie w podziemiu. I między innymi nawiązał też kontakt, udało mu się nawiązać kontakt nie tylko z Ukraińcami, ale też z Polakami. I śmiertelne zagrożenie dla niego w 1945, kiedy weszła Armia Czerwona do Berlina, no bo właściwie mógł być ofiarą deportacji następnych. I dzięki polskim no, komunistom, tak, władzy postsowieckiej, powstającej misji wojskowej, udało mu się zdobyć polskie papiery. Stał się znowuż Polakiem. I do 1949 pracował w tej misji. Ona była bardzo dziwna w tych wczesnych czasach stalinowskich. To był taki azyl dla wielu ciekawych ludzi. Było tam takie dziecko, które dobrze znacie, Daniel Passent. Był ojcem szefa misji, oficera, który no, potem wpadł w niełaskę w latach 50., w latach późnego stalinizmu w Polsce. Jednym z pracowników, kolegów był Marceli Rajsianicki, który przeżył zagładzie w getcie warszawskim. Polsko-niemiecki Żyd, który wrócił do Polski, a po 56. uciekł do Niemiec Zachodnich, jest dzisiaj jednym z najważniejszych krytyków literackich Niemiec. No i Bogdan Osarczuk, który w 49., kiedy w Polsce ten stalinizm nabrał no, bardzo niebezpiecznych wymiarów, uciekł po prostu z misji wojskowej, no i rozpoczął działalność na emigracji człowieka, tak żebyśmy się wiedzieli, w jakim temacie się poruszamy,
niezwykłego, ponieważ pisał, publikował w trzech językach. Był oczywiście ukraińskim publicystą, to jest jakby dzieło niedocenione przez nas, mało znane, emigracyjnym. A to były kontakty też światowe, właściwie od Stanów Zjednoczonych do Niemiec. W Stanach bardzo ważne ośrodki badawcze ukraińskie, jak Instytut Ukraiński w Harvardzie. Mówię o tym też nie bez przyczyn, bo jego dzisiejszy dyrektor, Sergi Płochy, jest jednym z największych historyków ukraińskich i wszystkie jego książki są aktualnie dostępne na rynku polskim. Pod koniec spotkania mogę jeszcze raz podyktować, Sergi Płochy, wydawnictwo Znak. To jest aktualnie historia Ukrainy, nowoczesna, po polsku wydana. To jest historia upadku Związku Radzieckiego, bardzo ważna książka o Czernobylu. Ale w Monachium ukraińska emigracja zbudowała uniwersytet, Wolny Uniwersytet Ukraiński. Także to było życie w świecie ukraińskim. To było nadal życie w świecie polskim, dzięki paryskiej kulturze. O tym może później opowiem, bo to jest oddzielna opowieść. No i bardzo ważna rzecz, w Polsce mniej doceniona życie publiczne w obszarze niemieckojęzycznym. Co to znaczy? Bogdan był człowiekiem dwóch profesji w obszarze niemieckim. Był profesorem Wolnego Uniwersytetu. To chyba jeden z najważniejszych uniwersytetów demokratycznych w zachodnich Niemczech. Tak, znaczy właściwie kilka generacji niemieckich dziennikarzy, polityków, naukowców wykształcił. Bardzo ważna rzecz, no bo zachował też tam pamięć Ukrainy, no czy w ogóle ULB też i też Polski, ale uchodził za znawcę szczególnie Związku Sowieckiego i Polski, ale był też korespondentem jednej z najstarszych gazet niemieckojęzycznych, Neue Zeitung. Jedyna gazeta, która się ukazywała w trakcie II wojny światowej w języku niemieckim, która miała stanowczo negatywny stosunek wobec Adolfa Hitlera. Nawet inne szwajcarskie raczej sympatyzowały. Ale Bogdan był gwiazdą telewizyjną. Kiedyś, tak jak w Polsce, też na Zachodzie, bo nie było internetu. My to wszystko pamiętamy tutaj. Widzę, że generacja jest podobna do mojej, która przeżyła tą rewolucję cyfrową. Ale też na Zachodzie były dwa programy telewizyjne, na przykład telewizji zachodniej. I był taki program w niedzielę. Mianowicie był genialnie prosty. Telewizja niemiecka wychodziła z założenia, że jakoś wszyscy rano idą na mszę do kościoła. Niemcy są podzieleni na protestantów, katolików. Potem wracają do domu. No i o 12 mogą włączyć telewizję. I wymyślano genialny program, mianowicie obcokrajowcy, mówiący po niemiecku oczywiście, komentują wydarzenia. O co chodziło? Pokazać Niemcom świat, otworzyć ich na świat, otworzyć po latach izolacji, faszyzmu na ten zachodni, demokratyczny świat. I Bogdan wówczas występował w tym programie jako Ukrainiec i zasięg tego był 18 milionów, znaczy niewyobrażalne to jest. Znaczy można powiedzieć, że to był jeden z nielicznych ludzi z naszego obszaru Europy, który no, był naszym ambasadorem, tak? Oczywiście Bogdan Osadczuk studiował w Berlinie języki zachodnich Bałkanów, mówił po serbo-chorwacku, czytał po włosku, po francusku, po angielsku. Prawdziwy kosmopolita, no i mieliśmy ten wielki dar, że dożył tych wspaniałych przemian w naszej ojczyźnie, w Niemczech, w Ukrainie, tak jak powiedział, w 90 roku, w wieku 70 lat właściwie poznał swoją ojczyznę. Niesamowita wierność wobec idei swojego narodu, a miał trudno, bo nie był ukraińskim nacjonalistą, w sensie, no, w tym formie muszę tego tłumaczyć. No i zmarł, odszedł w 11 roku, jesienią. Nie dożył Euromajdanu, ale dożył jednak pewnej, można powiedzieć, konsolidacji Ukrainy. Dożył tego, że rzeczywiście to, o co walczył, jednak Polska, która buduje relacje ze wszystkimi sąsiadami, ze wszystkimi mieliśmy trudne relacje, nie tylko z naszymi wschodnimi, nie tylko z Niemcami, też nasze relacje przecież z Czechosłowacją nie były najlepsze, też po 1938 roku. No i na szczęście dożył tego wszystkiego, odszedł w wieku 91 lat i także o nim będziemy rozmawiali, będziemy jakby ta biografia, to doświadczenie będzie taką odskocznią, chyba, żeby porozmawiać o współczesności, o XX wieku.
I rzeczywiście wielkie zaskoczenie. Nie wiem, czy do Państwa dotarło. Do mnie to z opóźnieniem dotarło. To nie tylko skutek wojny, ale chyba takiego symbolicznego momentu w relacjach polsko-ukraińskich nie byliśmy na niego przygotowani. Mianowicie prezydent Zełenski przygotował na 22 maja. Także pamiętacie Państwo, to był wczesny okres, co prawda, wojny, ale już wiedzieliśmy, też Ukraińcy wiedzieli, że plan Putina się nie uda, prawda? Zajęcie Kijowa, prawdopodobnie morderstwo prezydenta, instalowanie rządu, tak, pro-putinowskiego. To się wszystko nie udało. Już ta świadomość była i w tym momencie kluczowym Zełenski zaprasza prezydenta Andrzeja Dudę, ale robi coś wspaniałego, bo nie wchodzi w te nasze spory, kto jest lepszy, kto jest mądrzejszy, tylko właśnie wygłasza suwerenne przemówienie o tym, że pokój w Europie Środkowej, niepodległość Ukrainy jest związana z gigantycznym wysiłkiem odnowy, odbudowy relacji polsko-ukraińskich w XX wieku i nawiązuje do dzieła ludzi, których nie poznał. Dla mnie to było wielkie założenie, znamy w międzyczasie biografię Zełenskiego. No to jest młody człowiek, połowa 40. To nie jest ktoś, kto się wychował, powiedzmy to, na literaturze XX wieku. To nie jest człowiek, to jest człowiek też bardziej z południowo-wschodniej Ukrainy. Jak się mówi o Giedojciu, o Sarczuku, to właśnie Lwów, Kołomyja, dla zachodniej Ukrainy to jest część właśnie też ich tożsamości. Pytałem też oczywiście ludzi, doradców, znawców ukraińskiej polityki. Wiadomo, że piszą to doradcy, ale ci doradcy są w tym samym wieku. Docenił bardzo bym to przemówienie jako ważny gest, bardzo ważny gest polityczny. Dlaczego? Treść tego przemówienia, on niestety nie jest po polsku, jest po angielsku, po ukraińsku. Porównałbym z listem biskupów polskich do niemieckich. Nie wiem, czy Państwo trafiliście na ten dokument, 65 rok, straszny czas. Prymas Wyszyński pozwala na bardzo ważną inicjatywę. Ówczesny biskup Wrocławia, Kominek, ofiara w ogóle też nazistowskich Niemiec, Ślązak. Człowiek to bardzo negatywnie doświadczył, relacje polsko-niemieckie. Ma pomysł nie tylko, aby na milenium w Polsce zaprosić biskupów niemieckich, których poznał osobiście dopiero podczas Soboru Watykańskiego II, lata 60. Tam podróżuje razem z młodym Wojtyłą, biskupem Krakowa Wyszyńskim. Tam się w ogóle też poznają pierwszy raz ci ludzie. Ale nie tylko zaprasza w imieniu biskupów polskich, ale powstaje wielki esej. To jest interpretacją dziejów. I to jest interpretacja przeciwko wszelkim ideologiom nacjonalistycznym XX wieku. Pokazuje wspólnotę losów, że i historia Niemiec, i Polski jest historia jednak wspólnego oddziaływania, to jest współpracy, to jest łączenia rodzin. Też pokazuje pozytywne tradycje zapomniane, czy ukryte też przez ideologię i w Niemczech, i w Polsce. No i pada to słynne, oczywiście bardzo chrześcijańskie zdanie, ale ono nabiera oczywiście wymiaru innego, też politycznego. Przebaczamy i prosimy o przebaczenie. Nie będę o tym mówił, wczoraj o tym mówiliśmy. To stanie jest dzisiaj wryte jakby trochę w historię i Polski, i Europy, ale bardzo ciekawa była ta propozycja nazwania tej historii kompletnie w inny sposób. I Zełenski robi coś podobnego. Zełenski właściwie odczytuje naszą historię polsko-ukraińską jako bardzo trudną, pełną konfliktów, ale pokazuje tamte momenty, wydawałoby się słabe, gdzie ludzie niby na peryferii starali się coś zmienić. I na koniec może przeczytam to zdanie. Ono jest oczywiście wyrwane z kontekstu, ale to można powiedzieć, że to jest, szanowni Państwo, to jest wielkie uznanie dla ludzi, którzy publikowali elitarne czasopismo, książki, których wielu ludzi nie traktowało na poważnie, ale którzy chcieli stworzyć takie laboratorium nowego myślenia o polskiej kulturze, o naszej tożsamości i robili to razem z sąsiadami. I to niesamowite, że w momencie takiej wielkiej wojny, takiej okrutnej wojny, tak znaczącej dla całego kontynentu,
młoda generacja Ukraińców widzi w nich postawy modelowe. To nie jest retoryka polityczna. Widzi w nich wzór i stawia na ten wzór. Nie stawia na wzór putinowski, tak? Taki darwinistyczny, cyniczny. Stawia na idealizm. Przeczytam to zdanie, mogę Krzysiu? Bardzo krótkie, wyrwane z kontekstu, ale piękne. Naucz się doceniać, mówi Zeleński. Rozróżniać, wybierać. Ukraina i Polska wybrały jedną drogę. Tę ścieżkę. Na niej nauczyliśmy się rozróżniać wrogów i to jest chyba ważne, doceniać przyjaciół. Doceniać siebie nawzajem i co najważniejsze, szanować. Nadszedł czas, o którym marzyli Jerzy Giedroyć i Bogdan Osadczuk. To zdanie z jego przemówienia, wspaniałego, pięknego. No można powiedzieć, że to taki akt założycielski. Przecież nie tylko relacji polsko-ukraińskich. Wielu historyków, intelektualistów, dla których los Europy jest bardzo ważny dla świata, Tim Snyder, dobrze tutaj znany, taki sygnał potrafią docenić jego rozległe oddziaływanie. Ja też byłem bardzo zaskoczony tym, co wspomniałeś, że właśnie z innego pokolenia prezydent Zełenski przywołuje akurat te nazwiska. Bo z jednej strony żyliśmy już w takim czasie, który nawet w Polsce też wydawało się, że sprawa Giedroycia jest przebrzmiała. A z drugiej strony jednak jeżdżąc do Kijowa czy do Ukrainy spotykałem się często z taką nieobecnością Bogdana Osadczuka. To nie była postać pierwszoplanowa w tamtym czasie dla Ukraińców, bardziej na Zachodzie. I ta jego obecność w ustach prezydenta wtedy, w tym najważniejszym momencie, rzeczywiście była takim otwarciem oczu na coś, co wydawało się już przebrzmiałą kartą historii. Jakbyś mógł parę słów powiedzieć o takiej recepcji Osadczuka w samej Ukrainie, jak go przyjmowano i jak to jest dzisiaj, bo wiem, że jesteś też w kontakcie z merem Kołomyi, że jakbyś opowiedział o tym planie, jak Kołomyja próbuje upamiętnić, to znaczy teraz zdaje się jest taki czas, na którym się powraca do Osadczuka, o Giedroycie powiemy trochę później, ale pamiętajmy, że to jest osoba, która w jakiś sposób została zapomniana, czy troszkę zepchnięta wcześniej na margines dziejów. To jest ciekawe pytanie. Nie wiem, czy jestem w stanie obiektywnie na nie odpowiedzieć, bo tak dobrze też rzeczywistości ukraińskiej nie znam. Ale jak spotkaliśmy się 20 lat temu tutaj, aby uczcić Bogdana Osadczuka, to przyjechałem z pewną melancholią, bo wydawało mi się, że bardziej Osadczuka, jak mówię o Osadczuku, mam na myśli też metaforycznie ludzi, którzy z emigracji ukraińskiej, którzy nie mówili głośnym językiem, nie mówili językiem nacjonalizmu. Stawiali też trudne pytania Ukraińcom. Preferowali też nie tylko megalomanię narodową, mity narodowe i drogę narodu w izolacji z innymi, ale też zrozumienie sąsiadów. Bogdan był Europejczykiem, nie wyobraża sobie bezpieczeństwa bez współpracy z innymi. Jak tutaj się spotkaliśmy w Sejnach, to miałem wrażenie, że Sejny były takim azylem. I mało kto w Ukrainie doceniał w ogóle tą emigrację demokratyczną. Też Peturę na przykład. Wydaje mi się, że mniej pamiętano Peturę z okresu wojny, a mniej o krótki okres na emigracji, ale też jako postać jednak bardzo, jakby to powiedzieć, złożoną, tak? Niejednoznaczną. Więcej dyskutowano o Banderze, o nacjonalistycznych środowiskach i byłem mocno rozczarowany, że nowa Ukraina i nowa generacja nie czerpie z tych zasobów. Tłumaczyłem to sobie, że to są naprawdę kosmopolici i nigdzie się nie lubi takich ludzi bez jednoznacznej tożsamości. Albo może się ich też nie rozumie. Może też drażnili swoimi pomysłami, uważano ich za apodyktycznych. To rozczarowanie brało się stąd,
że no mnie jako, ja jestem dziwnym Polakiem, mój ojciec jest Irakijczyk, wychowałem się w Iraku, w Polsce, moja matka jest Polką, urodziłem się w Gdańsku, rodzina pochodzi z Lwowa, z Mazowsza. Od 12 lat krążę między Gdańskiem a Berlinem, a właściwie z Berlinem Zachodnim jestem związany od dzieciństwa. Także to, o czym mówię, trochę też znam z innej perspektywy, ale moje doświadczenie lat 90., to znaczy odrodzenia niepodległej Polski, to była jednak duża fascynacja emigracją w literaturze, w sztuce, ale też myśli politycznej i w ogóle cała generacja też polityków, którzy budowali trzecią RP, Jacek Kuroń chociażby, prawda, Bronisław Geremek, czy nawet po drugiej stronie Aleksander Kwaśniewski, odnosili się do dzieła emigracji, no bo tam był ten nowy kod relacji z sąsiadami. To znaczy to zrozumienie, że nie będzie niepodległej Polski, i to w tych dniach odczuwamy, bez niepodległych, demokratycznych, silnych sąsiadów. Nie tylko na wschodzie, też na zachodzie przecież, tak? Zachowanie Francji, Niemiec ma gigantyczny wpływ na szansę obrony czy uwolnienia Ukrainy. I to było takie trochę polskie rozczarowanie, tak? Że my czerpiemy tutaj, a oni tego nie robią, aczkolwiek już wtedy u nas to się kończyło. U nas też ten język Gombrowicza, Giedroycia też coraz bardziej stawał się niewygodny, bo już weszliśmy do Unii Europejskiej, do NATO już mogliśmy sobie pozwolić. I moim wielkim zaskoczeniem, i to jest związane jednak, to się wszystko łączy ze sobą, 14 rokiem, tak? To znaczy Euromajdan był no, niesamowicie ważnym sprawdzianem dla demokracji ukraińskiej. Wydaje mi się, że ten zryw, oczywiście antyputinowski, proeuropejski, no wybór narodu, który mówi, nie chcemy iść drogą moskiewską, nie chcemy być jakąś Białorusią, znaczy państwem pod kontrolą, chcemy iść do Europy, mimo że Europa nas nie chce, przecież to nie była naiwność, ale innej drogi nie ma. Nie tylko to rozpoczęło ten nowy etap konfliktu, czy wręcz wojny z Ukrainą, ale tu wielkie zaskoczenie, znaczy ta ostatnia faza to jest nie tylko odrodzenie militarne państwa, ale rzeczywiście ideowe. Znaczy jestem zaskoczony właśnie w tej trzeciej dekadzie, nie na początku. Mam wrażenie, że Ukraina stała się państwem dużej świadomości też swoich tradycji, swoich wyborów i właśnie młoda generacja, 40-latków, buduje te mosty. Nie ta generacja, która jeszcze miała okazję w latach 90-tych, 2000-tych poznać emigrantów. No bardzo silnie, zwróciłeś uwagę, bardzo silnie to widać w tych miejscowościach, które są związane oczywiście geograficznie, Komyja, miasto rodzinne. Tak, byłem bardzo wzruszony ostatnio w grudniu, no w czasach wojny przecież, w wieku 50 parę lat musiał zdobyć zezwolenie, przyjechał do Komyli do nas, do Gdańska, bo pośmiertnie uhonorowaliśmy dwóch wielkich Ukraińców dla sprawy polskiej. Bogdana Sarczuka, uznaliśmy medalem wdzięczności. To jest taka nagroda, którą ECS wręcz właśnie można powiedzieć w imieniu polskiego społeczeństwa. Tym wszystkim obcokrajowcom, którzy w trudnych czasach myśleli o Polsce, pomagali Polsce, nie tylko humanitarnie, też stanęli po sprawie polskiej. Na początku uhonorowaliśmy wielu ludzi Zachodu, aż w pewnym momencie powiedzieliśmy nie, stop, trzeba uhonorować tych, którzy może nie mieli bezpośredniego kontaktu, byli zamknięci w więzieniach na wschodzie, ale przyczynili się do budowania więzi. Także wielu Ukraińców, też Rosjanie, jak ludzie z memoriału, no i tutaj pośmiertnie też to czynili. Przyjechał symbolicznie Merkowi, żeby odebrać tę nagrodę, ten medal, właśnie z powrotem wywiózł do Komyli. Dla Osadczuka, no i Borys Lewicki, mniej znana postać, wielki też ukraiński myśliciel, publicysta, który niestety zmarł już w 1985. Perfekcyjnie też mówiący, piszący po polsku. Obydwaj byli ważnymi współpracownikami jego Giedroycia. Instytut Literacki paryski przyjął jakby tą nagrodę, bo w obu przypadkach nie ma niestety dzieci, nie ma rodziny. Także tutaj kilka miesięcy temu, w grudniu, zamknął się w Gdańsku ten krąg. No we Lwowie właściwie środowiska ukraińskie,
Znaczy, jak mówię ukraińskie, z rodzin Ukraińców, którzy już przed wojną mieszkali w Lwowie, nie rodziny ukraińskie, które po 45 przybyły, także z dużą własną tradycją i świadomością narodową ukraińską, właśnie nawiązują do tej tradycji, ale też do naszej pracy w Lwowie miało powstać centrum na wzór Europejskiego Centrum Solidarności. Jego inicjatorem jest lwowski intelektualista, dziennikarz, poseł Mykola Kniarzycki. Centrum Wolności i Demokracji. Oczywiście wojna zatrzymała ten projekt. Skupiamy się na miękkich działaniach. Jaki był pomysł? Stworzyć miejsce, w którym jest wystawa stała, która dokumentuje dziedzictwo kulturowe Lwowa. Wszystkie kultury Lwowa. Żydowska, polska, ukraińska, ormiańska. I ta kultura, ta pamięć tych kultur, ten szacunek dla innych kultur miał być dla ukraińskiego Lwowa punktem wyjścia do działań społecznych jak WCS-ie, wspierających dzisiaj współczesne społeczeństwo obywatelskie, tak jak właśnie też wasza działalność w Krasnoludzie czy w Sejnach. I to jest dla nas wzruszające, świadome odniesienie się do naszej działalności. Nie wiem, czy zasłużyliśmy na taką uwagę, ale też budowanie właśnie mostów do tej tradycji, o której mówimy, tak aby ona w XXI wieku dalej istniała. Więc bardzo silne są te próby, które świadczą, ostatnie zdanie, o niesamowitej świadomości, że państwa demokratyczne też, pluralistyczne, w których się różnimy, potrzebują jakiegoś wspólnego wyboru, jakiegoś konsensusu, tak? O jakie wartości chodzi. I już sama kwestia, to jest ciekawe, niepodległość Ukrainy nie wystarcza. Musi być to państwo demokratyczne, zdecentralizowane i państwo, które pielęgnuje najlepsze tradycje swojego sąsiedztwa. Jestem tym bardzo poruszony, bo lubię, jak się mówi o integracji europejskiej, nie w formie rynku, to też jest ważne, pracy, dat ekonomicznych, wspólnoty prawnej, owszem, to jest bardzo ważne, ale właśnie to Europę po wojnie stworzyli ludzie i zaczęli od bardzo, bardzo trudnych relacji, prawda? No Niemcy prowadzili wojnę ze wszystkimi sąsiadami, tak? Także pojednanie, porozumienie francusko-niemieckie było bardzo ważne. Wydaje mi się, że zapominamy dzisiaj, fundamentem Europy było pojednanie polsko-niemieckie. Pamiętam ostatnią wizytę Zbigniewa Brzezińskiego, to był 13 rok chyba Gdańska, kiedy czekaliśmy wszyscy na wielkie przemówienie w Gdańsku o Solidarności, a on wiedział, że tam Solidarność jest wielka i nie ma co rozmawiać o Solidarności. A on odegrał gigantyczną rolę jako doradca prezydenta w latach 70., na początku lat 80., żeby wzmocnić nasze ambicje niepodległościowe, demokratyczne. Ale powiedział zdanie, wszyscy nawet gdańscy widzieliśmy, o co mu chodzi. Powiedział coś ważnego. Jestem w Gdańsku, w mieście, które jest symbolem pojednania polsko-niemieckiego. Mówię to jako Amerykanin. Bo dla Ameryki bardzo ważny jest pokój w środku Europy. I to są gigantyczne osiągnięcia. Nie macie świadomości, jakie to jest trudne. Szanujcie to. I teraz wydaje mi się, jak patrzymy się na Europę, mówił Brzeziński, to trzeba dołączyć do tej opowieści nasze porozumienie, pojednanie właśnie ludzkie. I ono się odbija w tym przemówieniu Zeleńskiego z Ukraińcami, z Litwinami, z Białorusinami. To są fundamenty też pokoju. Bez tych fundamentów trudno byłoby obronić dzisiaj też militarnie bronią Ukrainy. Dodam tylko, nie wiem, czy to można już ujawnić, ale powiedziałeś mi, że są wysiłki Mirosława Kołomyi, żeby sprowadzić prochy, bo ten, tak. Tak, to też trzeba wytłumaczyć, tak jak powiedział Bogdan, także całe życie swoje spędził w Polsce, w II Rzeczpospolitej i w Niemczech. Tragedią życia było to, że z żoną Ireną, Ukrainką, wspaniałą lekarką, którą w Berlinie poznał, nie mieli dzieci, nie mieli rodziny, nie mogli mieć dzieci. Irena odeszła też w wieku już podeszłym, ale przed Bogdanem i zażyczyła sobie problem imigrantów, prawda, dokąd wracać. Gdzie być pochowane. No Irena podjęła decyzję właśnie dramatyczną. Mianowicie odeszła, można powiedzieć, od swojego męża, bo uznała, że musi być przy grobie swojego ojca. Ojciec był ukraińskim emigrantem,
duchownym, który był pochowany w Augsburgu. Augsburg, Bawarii, też bardzo ważny ośrodek emigracji. Tragedia, rozłączyło to ich, ale Bogdan to zaakceptował, sam to zorganizował, już w wieku 90 lat. I śmierć go została pod Krakowem. Byliśmy zirytowani jako przyjaciela, kiedyś spojrzałem na mapę, i Boże, w połowie drogi między Berlinem a Kołomyją. I co z tym zrobić? Smutna bardzo historia. Mówimy o Zełenskim, który przemawia, mówi o Giedroyciu, mówi o Sarczuku. 3 lata temu była setna rocznica jego urodzin, 1 sierpnia. Tylko 3 osoby były przy grobie. Piękny grób pod Krakowem, w małej wiosce w Małopolsce. Tam w ostatnich miesiącach życia przygarnęła go jedna z rodzin. Tam nagle odszedł. No i z merem Kołomyi zastanawiam się, czy jednak Bogdana nie przenieść do Kołomyi. A miasto chce upamiętnić go, tworzyć działalność międzynarodową, nagrodę. Nie będę teraz wchodził w szczegóły. A to młoda generacja. Tak, Ukraińców. To ciekawe. W ogóle ciekawe jest, jak te nazwiska wspomniałeś, Mikołaja Kniarzyckiego, który chce budować taki odpowiednik Europejskiego Centrum Solidarności we Lwowie. Mikołaj Kniarzycki bywał też u nas w Międzynarodowym Centrum Dialogu z całym swoim zespołem. I z kolei pod patronatem Stanisława Wincenza, chce utworzyć takie Międzynarodowe Centrum Dialogu w Krzyżorówni na Huculszczyźnie, mając za patrona Wincenza jako właśnie patrona takiego dziedzictwa wielokulturowego Ukrainy, więc... Znaczy, tu... stworzyć też stałą ekspozycję. Tak. I zakupił w ogóle bibliotekę. Wincenza, która jest we Lwowie teraz. Od rodziny. Więc to wszystko się jakoś rzeczywiście... Wszystkie drogi prowadzą. Zazębia, ale też wskazuje, jaki kierunek może przybrać ta odrodzona Ukraina, że te postaci jako Sadczuka czy Wincenza, które były gdzieś na marginesie, prawda, takiej świadomości kulturowej, narodowej, nie wiadomo było, co to ludzie pograniczeni byli po prostu męczennikami Ukrainy w takim sensie, bohaterów narodowych, prawda, a jednak tworzyli własną linię ciągłości tej tradycji, one teraz jakby powracają i to jest bardzo, bardzo znamienne, tym bardziej, że Mikołaj Kniarzycki jest przewodniczącym sejmowej czy Dumy Komisji do Spraw Kultury, czyli człowiekiem, który rzeczywiście ma wpływ na kierunki polityki ukraińskiej i kultury. Warto przypomnieć się z dziennikarzem, który stworzył telewizję Espresso TV. Tak. Zapewne Państwo znacie, bo właśnie my wszyscy w 14 roku, w czasach Euromajdanu, to było to jedyne niezależne medium, które profesjonalnie na świat też publikowało zdjęcia, obrazy z tych dramatycznych chwil Euromajdanu. To oczywiście stworzyło, ta sytuacja historyczna doprowadziła do tego, że ta telewizja stała się znacząca, ważna, doszedł do pewnych pieniędzy, ale je inwestuje właśnie w taką działalność bardzo rzeczywiście wzorowaną, świadomie i porównywalną z działalnością Fundacji. Bo to jest też pytanie o ludzi pogranicza, którzy byli w XX wieku głównie ludźmi bezdomnymi i państwa narodowe nie miały za dużo miejsca dla takich postaw. I to pytanie, czy Wincenz jest nasz, ukraiński, na przykład, czy Bruno Schulz w Drohobyczu, z Drohobycza jest nasz ukraiński, chociaż pisał po polsku, miał korzenie żydowskie. Co z tymi ludźmi zrobić, prawda? Czy freski odnalezione Brunona Schulza w Drohobyczu, pamiętacie Państwo ten skandal wtedy, kiedy je jakoś wykradziono i przeprowadzono do Yad Vashem, do Izraela, uznając, że tylko tam będą miały bezpieczne i właściwe miejsce, bo odmawiając prawa Ukraińcom, Drohobyczanom do tego, żeby oni zaopiekowali się tym dziedzictwem, żeby Schulz stał się również ich, tak jak Wincenz się staje również ich, że trzeba jakby pracy dużo wykonać po takim okresie, kiedy podział szedł, nie wiem, stróż języka, prawda? My tu na pograniczu polsko-litewskim bardzo dobrze znamy, to jak ktoś nie pisał po litewsku, nie bardzo mógł być
naszym Litwinem, czy częścią litewskiej kultury, prawda? Język był bardzo często takim wyróżnikiem, kto jest nasz, kto nie jest nasz. A dużo było takich ludzi, którzy może chcieliby być obywatelami Litwy, prawda? Chociaż pisali w języku polskim, jak Michał Romer na przykład, prawda? Więc to są te dramaty ludzi pogranicza, którzy przez wiele, długi okres czasu czuli się bezdomnymi takimi i nagle przychodzi czas, taki jak dzisiaj, w którym mówimy o Sadczuku, mówimy o tym przemówieniu Zełenskiego, mówimy o Kniażyckim, o ideach realnie tam próbujących być zrealizowanymi, które na nowo dają im miejsce, czy przenacają ich obecność. Ja bym chciał zadać Ci pytanie, Bazylu, o ten okres. Ja pamiętam, jak Bogdan Sadczuk tutaj był u nas, bardzo podkreślał swoje doświadczenie pogranicza, które go ukształtowało, to doświadczenie chełmszczyzny i tego dramatu polsko-ukraińskiego na Chełmszczyźnie w latach 30. Czyli to był czas bardzo trudny dla mniejszości ukraińskiej, pacyfikacja wiosek, niszczenie cerkwi. Osadczuk znalazł się tam w tamtym kontekście w latach 30., ale lekcję, jaką z tego wyniósł, to było bardzo ciekawe. Jako Ukrainiec wyniósł nie taką antypolską, jak bardzo często wielu jego pobratymców robiło, tylko zdał sobie wtedy sprawę, że właściwie i Polacy, i Ukraińcy w takim konflikcie są tylko narzędziem, czy takim instrumentem do gry wielkich mocarstw, to znaczy Rosjan i czy znaczy Związku Sowieckiego w tamtym czasie i Niemiec, i że emancypacja właściwie polega na tym, żeby nie poddać się, to znaczy w interesie imperium było to, żeby Polacy z Ukraińcami ze sobą walczyli, czy się nienawidzili. Jakbyś mógł to doświadczenie jego nakreślić bliżej. Zastanawiam się, jak opowiedzieć Państwu o czymś bez języka abstrakcji. To znaczy, wydaje mi się, żeby zachować, nie, może nie zachować, nie o zachowanie chodzi, żeby pielęgnować, żeby zaakceptować swoją w sobie wielokulturowość. Powiedzmy, Ukraińca, który, no owszem, w szkole się uczy polskiego, zna dobrze język polski, ale żeby być blisko tej kultury polskiej, to powiem, że trzeba też trafić na ludzi na swojej drodze, Polaków, którzy szanują w tobie twoją ukraińską kulturę. Pojawiały się w opowieściach Bogdana takie postacie, oczywiście nieznane, ale mogę z jego życia jako nastolatka w latach 30. w Polsce, ale wydaje mi się, że nie byłby Osadczuk tym, kim był, a wydaje mi się, że był bardzo szczęśliwy, pielęgnując swoją wielokulturowość, bo chyba od tego trzeba zacząć, od takich wyborów własnych. Gdyby nie spotkanie z takimi ludźmi jak z Jerzym Giedroyciem. Dlaczego często się pisze o tym redaktor, autor, nie, coś innego. Wydaje mi się, że 39 był tragicznym momentem dla Polaków i Polski. Był oczywiście momentem agresji zewnętrznej. Ale jak patrzymy się obiektywnie na lata 30, to były to czasy klęski, niezależnie od czynników zewnętrznych. Nie udało nam się zbudować demokracji, w której jest miejsce dla mniejszości narodowych. Mówię o tym jako ktoś, kto w życiu zawodowym i też prywatnym współpracował z Pawłem Adamowiczem. Nie chcę porównywać, nie chcę dolewać oleju do ognia, już dużo jest tego ognia u nas w polityce, ale dla mnie morderstwo Adamowicza to było trochę jak doświadczenie Narutowicza. Ale nie mówię o tym, żeby budować pomniki, żeby dzielić. Tylko pewne lekcje nieodrobione. I taką nieodrobioną lekcją była świadomość, że niezależnie kto, po jakiej stronie, zdecydowana większość Polaków nie potrafiła stworzyć państwa, w którym było miejsce dla Ukraińców. No chociażby banalna rzecz, no brak wyższej edukacji publicznej w Polsce, tak, w Lwowie, dla języka ukraińskiego. Co to za problem? Dla naszej generacji to już chyba nie jest problem, prawda? Wydaje mi się. Dlaczego o tym wszystkim mówię? Bo trzeba trafić na ludzi z otwartym sercem,
z jej otwartym umysłem. I na przykład Jerzy Giedroyć, który był wysokim urzędnikiem państwa polskiego. Bo mówimy o Giedroyciu w 30 latach. W latach 30. Błąd młody. Był bardzo krytycznie nastawiony też do swojej działalności, nawet do swojej publicystyki, tak? Pod kątem właśnie bardzo silnie budowania i relacji z państwami, ale też sąsiadami u nas. Tak? Więc żeby być osobą wielokulturową, tak jak Osadczuk, trzeba trafić na wielką tolerancję i też wsparcie ze strony innych. Wydaje mi się, że mówię jednak bez błędów po polsku, ale język polski nie jest moim pierwszym językiem. Ja w 90 roku bardzo słabo mówiłem po polsku. Właściwie to nauczyłem się polskiego dzięki przypadkowej współpracy z Jerzym Giedroyciem. Miałem 23 lata, poproszono mnie tekst o pograniczu niemiecko-polskim. Napisałem ten tekst, to była katastrofa, błędy i tak dalej, ale uznałem, że muszę napisać po polsku, no bo czytelnik będzie Polakiem. No, tragedia była, Giedroyć zamówił następny tekst, ale pojechałem do niego i w ogóle nie był zainteresowany już wizytami z Polski, był 93, 4, był zmęczony, ciągle ktoś coś od niego chciał. Ale zaczął mi się pytać o Berlin, zaczął mi się pytać o Irak. No i weszliśmy w taką rozmowę i relację i dla mnie Giedroyć był człowiekiem, który na nowo zdefiniował moją też prywatną polskość, bo to była polskość, której było miejsce na Irak, na Berlin, na Niemcy. Była ciekawość po prostu, taka normalna ludzka. A ja doświadczyłem jako dziecko w Polsce zawsze ksenofobię. Arab. Nadal w ostatnim czasie znowu dostaję bardzo przykre listy. Kiedyś anonimowe, teraz już ludzie się podpisują, zwiewaj do Kurdystanu i do Iraku. Bo odważyłem się w jednej dyskusji powiedzieć, że pytamy się, dlaczego tak się nienawidzimy, dlaczego tak się dzielimy takim językiem. No widocznie nie dojrzeliśmy do demokracji, bo demokracja to jest jednak pogłębienie pluralizmu, więc musimy się różnić, będziemy się jeszcze bardziej różnić, bo to daje nam przestrzeń do indywidualnego rozwoju. No i zrobiono z tego, nie mówię o sobie teraz jako ofiarze, nie o to mi chodzi, ale cenię sobie tą polskość, ona jest bardzo silna też w tej tradycji. To jest po prostu ludzko otwarta na inność i też ciągle się zmienia. I chyba Zeleński miał to też na myśli. I wracając do tego pytania historycznego, to świadomie odpowiadam w tak banalny sposób, bo Osadczuk, dużo nie rozmawialiśmy o ojcu, ale dużo mówił o pewnych ideałach w rodzinie. I to nie były ideały nacjonalistyczne. Ja myślę, że ta rodzina musiała być bardzo osamotniona. Ponieważ nie chciała się wpisywać w agresywny ukraiński nacjonalizm. Nie chciała tylko dostrzegać deficytu w relacjach polsko-ukraińskich. Po drugie, Bogdan Osadczuk no, kochał też język polski, kulturę polską, ale też szanował niemiecką i tak dalej. To można mnożyć. Ale w 1939-1940, mówisz o Chełmszczyźnie, była wręcz dramatyczna kulminacja no, po prostu mordowania wewnątrz. I Bogdan, który właśnie szukał swojego miejsca, wpierw szedł na wschód, prawda? Tam szukał w organizacjach ukraińskich, które hitlerowcy zaakceptowali, to były organizacje humanitarne. Niemcy nie byli tak świetnie zorganizowani, więc uznali, że Polaków wezmą, jakby to powiedzieć, przeważnie mówię za mordę, tak? Mieli pomysł na terror wobec Polaków, a uznali, że okej, Ukraińcom damy przestrzeń samoorganizacji. No i powstały organizacje, ale niestety w bardzo silnym nurcie nacjonalistycznym i Bogdan musiał uciec, bo jego życie było zagrożone. Jako 20-latek, który miał nieco inne poglądy, bardziej zróżnicowane i stąd ten paradoksalna ucieczka właśnie pod latarnią jest najciemniej, prawda, w Berlinie. Ale też dużo mi opowiadał o Niemcach, o Berlinie, który był w czasach wojny innym miastem niż w naszym wyobrażeniu. Ja się dziwię, myślałem, że trochę idealizuję swoje lata młodzieńcze. Mówił o kosmopolitycznym, otwartym, krytycznym wobec Hitlera. Ale trafiłem kilka lat temu na świadectwo Szmula Zygielbojma. Tutaj Państwo może znacie, polsko-żydowski polityk, który w 1939 pozostał w okupowanej Polsce, znaczy już generalnej gubernii. Ale w pewnym momencie oczywiście zagrożenie było tak duże, to była wiosna 40 roku, że za pomocą państwa polskiego zdobył fałszywe papiery i niby legalnie wyjechał na zachód i dotarł do Londynu. On później popełnił samobójstwo.
To jest chyba znany rozdział jego życia. Na znak protestu przeciwko światu, który nie akceptuje, nie chroni Żydów, nie reaguje na zagładę, na powstanie w getcie, popełnił samobójstwo. Ale odnaleziono jego dziennik podróży. I Szmul Zygielboim jedzie do Berlina. Wiosna 40 roku. Jest tam tydzień. Jest zaszokowany, bo mówi, obraz propagandy nie jest spójny z atmosferą w mieście. Nie odkryłem fascynacji wojną. Berlińczycy są przerażeni tym, co będzie. To było jeszcze przed inwazją we Francji. I kończy takim zdaniem wręcz profetycznym. Polubiłem to miasto. Jako Żyd, jako ofiara, jako polski Żyd. I nie życzę temu miastu tego losu, bo spotkałem tutaj też ludzi, którzy potrafią myśleć, są zagrożeni. I nie życzę temu miastu, żeby go spotkał los Warszawy. Miałem na myśli Warszawę 39. To pierwsze bombardowanie, oczywiście nie 43 czy 44. Niesamowity gest. Warto szukać takich źródeł. I o tym Berlinie też opowiadał Bogdan. I chyba też Bogdan dzięki temu Berlinowi też przeżył. Także no jest to, kończąc, do 49 roku właściwie życie też w permanentnym zagrożeniu życia dla takich ludzi, a także potem długo w Berlinie Zachodnim, bo do 61 roku nie było muru, który dzielił Berlin na wschód i zachód, i Stasi, NRD, władze NRD porywały publicystów, polityków zachodnich, deportowali tych ludzi na wschód, mordowali. Także dopiero po 61 można powiedzieć, że to też zagrożenie dla życia z każdej strony, niemieckiej, ukraińskiej. Dla Ukraińca Bogdana Osarczuka się skończyło. No, pamiętajmy też, że on nie skończył, jak już mówisz o tych ważnych spotkaniach czy czynach takich biograficznych, że on nie skończył gimnazjum w Kołobrzegu, że został relegowany za to, że ujął się w obronie swojego kolegi Żyda. To był taki czas. W Pińsku. To już w Pińsku. I został ze szkoły wtedy relegowany. Chciałem cię o jedną rzecz spytać, troszkę na marginesie tej naszej rozmowy, ale nie daje ona mi spokoju, bo mówisz o takim duchu kosmopolitycznym. Mówimy o ludziach pogranicza też w takim duchu kosmopolitycznym. Ale to, co było niezwykłe dla środowiska paryskiej kultury, dla takich postaw jak Bogdan Osarczuk, to była świadomość, że bez świadomości narodowej, bez silnej tożsamości narodowej nie da się przeciwstawić komunistom. Czyli oni rozwinęli też pracę, która, bo to pytanie jest sprawą ważną również dzisiaj, bo nagle ten zachodni liberalny świat nasz odkrywa, że o jego wolność i bezpieczeństwo walczą narodowcy ukraińscy, czyli ludzie, którzy jakby sprawę narodu postawili w centrum swojej walki i za którą są gotowi oddać życie. I bardzo niewygodnie się z tym czują, bo komfort Zachodu polegał na tym, że my od tych narodowców zawsze trzymamy się z daleka i że w ogóle świat zmierza do tego, że te tożsamości narodowe już się w ogóle nie będą liczyły, bo duch kosmopolityczny będzie zwyciężał. I ten, co zresztą było bardzo na rękę najpierw sowieckiemu, a potem rosyjskiemu imperium, prawda? Ta etykieta nacjonalista wobec Ukraińców nie wzięła się przypadkowo. Znaczy w Związku Sowieckim, jak pamiętacie, każdy Litwin, kto walczył o język, o swoją tożsamość narodową, był nazywany nacjonalistą. I był postawiony, a jak nacjonalista, to znaczy faszysta. Tomasz Węclowa był faszystą w tym sensie dla nich, tak? I teraz bardzo trudno tę narrację spotkać z tą narracją zachodnią, prawda? Która trzymała się jakby z dystansu czy z odległości do jakiegoś tam nacjonalizmu. I nagle my teraz w całym świecie jesteśmy zakładnikami walki ludzi o zwycięstwo narodowe, prawda? O zwycięstwo sprawy narodowej. Jak byś to skomentował? Znaczy w ogóle wydaje mi się, że żyjemy dzisiaj w strasznym bałaganie.
który polega na tym, że jakby nie czerpiemy z doświadczenia, z mądrości, która jest wpisana w naszą kulturę, literaturę, myślenie polityczne. I tak jak takie dzieci w mgle, zapominamy, że mamy ten bagaż, który nam pomoże przejść przez tą mgłę i przez te trudne czasy, wojny na przykład, czy też takich zagrożeń, no, które na przykład jeszcze 10 lat temu nie doceniłem, jak sztucznej inteligencji, prawda, w rękach takiego państwa jak Chiny, no to są następne wyzwanie. Pozwól, że na to pytanie odpowiem tak, nie żeby państwu życie komplikować, ale wydaje mi się, że się spotykamy dzisiaj po to, żeby trochę inaczej mówić i myśleć niż na co dzień. Wydaje mi się, że kosmopolityzm jest każdemu dany. No bo gdzie jest jakaś czysta kultura? Znaczy wszędzie jest pogranicze, no to Fundacja Pogranicza wie, wszędzie. To jest chyba stan jakby ludzkości od początku, tak? To znaczy to, że się rozróżniamy, indywidualizujemy być może, a i tak pozostajemy ze sobą powiązani. A im więcej nas jest, tym może bardziej abstrakcyjne są te powiązania. Nazywam to wielokulturowością. Ale co chciałem powiedzieć? Kosmopolityzm, powiedziałbym, jest jednak jakąś nową, nowoczesną postawą. To znaczy mamy świadomość, że ta wielokulturowość, czy nasze powiązania ludzkie już są tak abstrakcyjne, globalne, że trudno nam nazwać sąsiada po imieniu. Ale kosmopolityzm jest oparty o pewnych wartościach. I te wartości muszą się, i to jest bardzo trudne, większość ludzi sobie z tym nie daje rady, też ludzie wielokulturowi. To jest pielęgnowanie higieny języka, to jest pielęgnowanie krytycyzmu wobec siebie. Kto nie ma uprzedzeń, ja jestem pełen uprzedzeń, ale fajnie sobie upewnić, uświadomić te uprzedzenia, nie wejść w jakąś agresję, nie szukać skrótów. I teraz tak, i bardzo trudno pielęgnować taką postawę u siebie, a mówię o tym, bo Giedroyć, Osadczuk byli kosmopolitami, ale trzeba mieć pomysł, nawet jak się nie jest politykiem, nawet, ale jak się jest obywatelem, jak to pielęgnować w organizacji życia ludzkości i ludzi. Dlaczego o tym wszystkim mówię? Bo nieprzypadkowo kultura nazywa się kulturą. To było nazwane Jerzego Giedroycia ogrodnikiem polskiej literatury. Nie wiem, czy Czesław Miłosz nie powiedział, prawda? Nie byłoby chyba Miłosza na emigracji, Gombrowicza. Naprawdę mówimy o niezależnych artystach, poetach bez możliwości publikowania, bez pielęgnowania ich ogrodu i naszego ogrodu języka polskiego, kultury polskiej, czy też innych, litewskie, ukraińskie, też niemieckie. Ale Giedroyć wiedział, że to nie wystarczy. Potrzebna jest obywatelskość. Nazwał kulturę laboratorium politycznego myślenia. To dzisiaj strasznie brzmi. Tak jakby ktoś siedział i pisał programy partii politycznych. Nie o to chodziło. Tylko jak jako obywatele chcemy się zabezpieczyć przed takim, no dzisiaj byśmy powiedzieli Putinem czy Chinami. I tutaj mówię o tym, bo wracam do twojej kwestii. Zapomnieliśmy o bardzo prostej prawdzie. To znaczy nasze życie musi być zorganizowane na w kilku wymiarach. To się jeszcze kiedyś nazywało po polsku zasada pomocniczości, tak? Po polsku subsydiarności. O co chodzi? Nie da się zabezpieczyć bezpieczeństwa, dobrobytu nas tutaj. Tylko w sejmach, tak? Tylko w województwie, tylko w państwie. Potrzebne jest bardzo mądre połączenie różnych wymiarów. I kultura paryska już w latach 50. o tym pisała. Nawet prowokując Polaków, bo pisała o tym, że jesteśmy Europejczykami z kantonu Polska. Co mieli na myśli? Właśnie w tym globalnym świecie bezpieczeństwo jest tylko możliwe dzięki nie tylko idealizmu, solidarności Europejczyków wspólnej armii, walczyli o wspólną armię europejską, tak? I wracając do twojego tematu, żadna z tych tożsamości, żaden z tych wymiarów nie jest zły, jeśli jest uzupełnieniem każdego, tak? Jeśli my jako obywatele możemy po tych wymiarach naszego życia w sejnach, w województwie, w Polsce, w Gdańsku i w Europie poruszać się bezpiecznie i wszędzie funkcjonują te same prawa obywatelskie. I wydaje mi się, że nasza historia ostatnich 30 lat jest nieidealna. Łatwo wskazać porażki,
ale jednak żyjemy w takim świecie. To się jednak udaje. I dlatego mój stosunek do państwa narodowego, które jest państwem prawa, które rozumie, że nie jest w stanie obronić siebie i potrzebuje solidarności. Wydaje mi się, że z Chinami potrzebujemy jakichś rozwiązań, norm technologicznych, komunikacyjnych, które przeciwstawią się Chinom. Nie przeciwko, tylko chodzi o ochronę naszych wartości. I w tym kontekście dla mnie Ukraina swoją tożsamością narodową nie jest zagrożeniem. Bo ta narodowa rewolucja ukraińska jest bardzo europejska. Dlatego też jest niewygodna. Bo ja zmuszałem do solidarności. I nie mam na myśli tylko tej humanitarnej, materialnej, czy teraz kwestii obrony. Jeśli Ukraina wygra, to na pewno będzie duża presja, aby przystąpiła do Unii Europejskiej. Dla mnie już jest częścią Unii Europejskiej. Znam na szczęście wielu mądrych polityków zachodnich, młodszej generacji, o tych się w Polsce nie pisze, mamy takie powierzchowne media, którzy mówią tak, ale zobowiązanie wobec Ukrainy to jest też zobowiązanie wobec Bałkanów. Nie chcemy mieć tam następnych wojen, więc tu trzeba też pomyśleć o tych, którzy stoją w ramach Europy. Nie, ja widzę w takim Zeleńskim, z takim Kniażyckim patriotów ukraińskich, tak jak Jerozim był patriotem polskim, którzy wzmacniają chyba jednak pokój, bezpieczeństwo też nasze w Europie. Wiesz, jest taki filozof, on niestety zmarł, socjolog niemiecki. Jego ojciec był antyfaszystą, był ofiarą III Rzeszy. Ralph Dahrendorf. On wyemigrował do Wielkiej Brytanii. Był lordem potem, taki Brytyjczyk pochodzenia niemieckiego. I wszystkim się wydawało, że jest kosmopolitą, europejczykiem. Rzeczywiście był w Europarlamencie i tak dalej. I w latach 90. powiedział: nie zapomnijcie o państwie narodowym. Doceniajcie państwo narodowe, bo może być ochroną praw człowieka. Sądy, mechanizmy. To nie był nacjonalista. I bardzo żałuję, że my w naszych krajach, też szczególnie dzisiaj w Polsce, uważam, że niestety mamy taką tendencję do pozbywania się dobrych tradycji. W wielu obszarach może nie mamy odpowiedzi na wyzwania XXI wieku. I bardzo żałuję, jak tak idziemy tym skrótem i używamy takiego języka nacjonalizmu przeciwko komuś, tak? No, mnie bardzo boli, jak rozdzielamy dobrych i złych migrantów, tak? Kiedy ja z ojcem uciekaliśmy z Iraku, a byliśmy na wojnie, byliśmy świadkami wojny, mój ojciec w wojsku jako dziecko, to nikt nie uważał za wojnę, ona nie istniała, kurdyjsko-iracka, i po prostu nie było. Kiedy uciekaliśmy, to wszyscy się z Iraku uciekli, to bezpieczne państwo, no jacyś idioci. Bardzo trudno było zlegalizację pobytu w Polsce, w PRL-u i w Niemczech Zachodnich. I to jest dokładnie to samo, co się dzieje na naszej granicy białorusko-polskiej. Wiemy, kto ten trend, tą dynamikę wzmocnił migracji. To wiemy, co robi Łukaszenko. Oczywiście, nie jesteśmy przecież naiwni. Ani czy też Putin. Ale bardzo niebezpieczne jest, jeśli sugerujemy, że znamy biografię i poziom zagrożenia ludzi, którzy uciekają do Europy. To jest niestety za proste. Ja nie ufam takiej władzy, bo ona nie szanuje ludzi. I to nie tylko jakichś Kurdów, Pakistańczyków, ona też nie będzie szanowała Polaków swoich, tak? Także uważam, że powinniśmy pielęgnować bardzo silny, prodemokratyczny patriotyzm, bo jako Polacy, Ukraińcy, no jesteśmy częścią jakiejś rodziny. I jeśli mówimy, że jesteśmy Europejczykami, to dlatego, że jesteśmy Polakami, czy mamy jakieś regionalne powiązania. To mam niestety bardzo słaby ten nurt tego języka takiego propatriotycznego, który jednak jest otwarty. Też zacznę też na decentralizację. Tak często we wszystkich państwach taki skrajno nacjonalistyczny język idzie w parze też z centralnym organizowaniem życia też państwa narodowego. I chyba nikt tego dzisiaj nie chce, prawda? To, co mówisz teraz, jest bardzo w duchu pogranicza, bo żeśmy bardzo szybko sobie uświadomili, ale też ucząc się od ludzi pogranicza, że nie da się odrodzić pogranicza jako otwartej przestrzeni, zacierając tożsamości narodowe, czy nie szanując odrębności i aspiracji emancypacyjnych każdej z grup
narodowych, ale też każdej innej, prawda? Też granice są też piękne, jeśli można się przejść. Ale chcę rozwinąć ten wątek, tak, Bazylu, jeszcze idąc dalej troszkę i troszkę może zmieniając perspektywę, bo jesteśmy teraz w takim momencie i wczoraj mieliśmy z Bazylem taką debatę w Muzeum Pamięci Sybiru na temat winy. W kontekście, jak sobie z tą sprawą poradzili Niemcy i jak to się ma wobec tego, co jest w Rosji. To Muzeum Sybiru jest Muzeum Pamięci Gułagu. Wiemy, że te zbrodnie stalinowskie w samej Rosji nigdy nie zostały rozliczone. Nikt nie odpowiedział, nie było winy za potworne zbrodnie Gułagu. Być może brak tego decyduje o tym, jaka dzisiaj Rosja jest, prawda, w dużej mierze. Ale przy tym wszystkim mamy oto takie nastawienie, czy takie pytanie przed nami staje, czy Rosjanie ponoszą winę zbiorową jako naród, czy też jest to kwestia jednostkowa. I rozmawiając o tym, chcę, żebyś troszkę o tym więcej powiedział, ale przywołaliśmy myśl Karla Jaspersa, czyli niemieckiego filozofa, który zaraz po wojnie, to znaczy w 1945 roku pisał, w 1946 wydał bardzo ważną książkę, która się nazywa Problem winy. Który bardzo odważną również w tym sensie, że on pisał ją jakby w liczbie mnogiej, chociaż miał czystą etycznie, moralnie kartę. On nie był Heidegger, prawda, czy inni, którzy kolaborowali, czy byli członkami NSDAP. On był od początku antyhitlerowski, nazistowski, zwolniony z uniwersytetu w 1937, zakaz druku w 1938 i tak dalej, ale przebywał cały czas w Niemczech. I napisał książkę, w której o winie mówił my, jako Niemiec. I rozdzielił różne rodzaje winy. I to mi się wydaje ważne, że u niego jest wina kryminalna, ta, którą można sądzić jak w Norymberdze, prawda, procesem sądowym. I ta druga, może najważniejsza wina, jest wina polityczna. Nie narodowa, a polityczna właśnie, że on, a te kolejne dwie, moralna i metafizyczna, to są już winy, które rozstrzygamy jakby w swoim sumieniu, czy rozstrzygamy wobec w ogóle świata, w którym jest zło, prawda? I zawsze nawet ocaleni z zagłady czy z wojny czuli się winni. Był jakiś taki rodzaj metafizycznej wojny, że ocaleni, a nie są razem z tymi, którzy są ofiarami tej winy. Więc odkładam, ale chcę, żebyśmy się zatrzymali na chwilę, bo to będzie ważne wobec tego, my cały czas się zastanawiamy, czy w ogóle Rosja poniesie jakąś odpowiedzialność za to, co się dzieje. Czy będzie jakaś kara, czy będzie jakiś proces. I pewna jaskółka się pojawiła, jak Państwo wiecie, kilka tygodni temu Trybunał w Hadze wezwał Putina jako tego, który jest podejrzany o dokonanie zbrodni przeciwko ludzkości. To dotyczy dzieci, które Rosja deportuje w głąb, Rosjanie deportują w głąb Rosji, łamiąc wszelkie konwencje praw człowieka i tak dalej. Ale to znaczy, Jaspers uważał, że jest coś takiego jak wina polityczna. To znaczy fakt, że żyjemy, nie jesteśmy jednego narodu, ale jesteśmy w jednym państwie. Tak? Że bierzemy udział w wyborach demokratycznych, że jesteśmy częścią całości i wtedy ponosimy, niezależnie jaką postawę, czy antyputinowską, czy proputinowską byśmy przyjmowali, czy bylibyśmy tak zwanymi dobrymi Rosjanami, czy proputinowskimi, odpowiadamy, bo bardzo często odpowiedź Rosjan dzisiaj, zwróćcie uwagę, jest taka, że my też jesteśmy ofiarami Putina, że my nie ponosimy za to wojny, że kultura jest w ogóle osobną sferą, która nie odpowiada za to, co Putin wyprawia. Czy my jesteśmy gotowi, bo to i ta poprzeczka, którą zawiesił Jaspers, jest wysoko, gotowi rozumieć to jako, przyjmować jako winę
polityczną, bo moje pytanie dotyczy twojej perspektywy Berlińczyka. Jest członk niemieckiego społeczeństwa, który też blisko obserwował, jak Niemcy sobie z tym radzą. Powiem teraz jako Polak. To pojęcie narodu, ta tożsamość narodu jest, ma powiem, piękna, jeśli jest związana z czymś, co trochę zniknęło z naszych rozmów Polaków publicznych. A kiedy rodziła się Demokratyczna Polska, było bardzo ważnym hasłem krytycznego patriotyzmu, samokrytycznego patriotyzmu, tak? To znaczy ten patriotyzm jest silny, to znaczy prowadzi nas w przyszłość, to znaczy zabezpiecza nasz pokój, budujemy lepsze państwo, jeśli się zastanawiamy nad swoimi błędami, mamy tą suwerenność, na przykład w naszych relacjach z sąsiadami, ale też nie używamy historii, żeby uciec od trudnych pytań, tylko stawiamy sobie. To jest jakby najwyższy poziom patriotyzmu. I dlaczego o tym wszystkim mówię? Bo to jest ta różnica między putinowskim patriotyzmem, to znaczy wszystkie dyktatury, autorytarne systemy mówią nam prostą rzecz, uwodzą nas. Zwalniamy was z wszelkiej odpowiedzialności, dajcie nam władzę, tak? My wszystko za was załatwimy. Życie będzie prostsze. No widzimy, jaki jest efekt. Też ten cud gospodarczy, w cudzym słowie, bo jak się rozmawia z Chińczykami, to nie jest taki cud gospodarczy, jak w demokratycznej zachodniej Europie po wojnie. To jest dokładnie ten deal. Tak? Zawsze jakieś obietnice. Nie zawsze tylko przemocy na początku. Trochę mi to zniknęło też z naszego myślenia o naszej polskiej drodze. I to nie chodzi o żaden mazochizm. Nie chodzi o to, żebyśmy byli gorszy, tylko tak, żebyśmy byli lepsi. Dlaczego o tym wszystkim mówię? Bo żeby zrozumieć takich ludzi jak Jaspers, to chyba trzeba zacząć od nas i od tej postawy. Warto czytać Karla Jaspersa, to jest fantastyczny, w ogóle psychiatra z zawodu, który stał się psychologiem, filozofem, więc chyba dużo o ludziach wiedział. Był Niemcem, nie miał pochodzenia niebezpiecznego, a jego żona była Żydówką. To, że przy niej został, państwo zapewne wiecie, NSDAP zachęcała, zmuszała do rozwodów, do porzucenia swoich partnerek, partnerów. Nie, on tego nie zrobił. No zapłacił za to, wyrzucono go z pracy, miał zakaz publikowania. Miał szczęście, czy mieli szczęście, bo udało im się nie doświadczyć deportacji, ponieważ Amerykanie wcześniej niż to zamierzono, uwolnili Heidelberg i jego w 1945 przeżył wojnę z żoną, wspaniałe małżeństwo. Ważna postać dla historii i filozofii świata, bo to był nauczyciel Hanny Arendt, chyba wielkiej filozofki, też tutaj z naszych kątów. I właściwie Jaspers jako Niemiec miał wszystkie karty, żeby powiedzieć, ja nic z tym nie mam do czynienia, co się stało. Ale dlaczego to zrobił? Powiedział, że na ile to mnie dotyczy, jako człowiek, bo jednak to świadczy totalitaryzm, to coś więcej niż tylko tak, doświadczenie niemieckie, coś, co uwiodło Niemców, ale też część Europy. Ale pytanie o przyszłość. Jak chcemy dobrze, bezpiecznie żyć w przyszłości? I napisał tekst, który go... aktualność jest przerażająca, bo mówi tak, oczywiście jest ta kryminalna forma odpowiedzialności czy winy, jak wiemy bardzo trudna też do egzekwowania. Kiedy pisał Jaspers swój tekst, to w ogóle pierwszy raz w historii świata odbyło się coś takiego jak Międzynarodowy Trybunał dla Zbrodniarzy. To akurat pamiętacie państwo, znacie państwo procesy norymberskie, to nie tylko ten jeden, wiele było, przez kilka lat. No dzisiaj to jest na razie tylko decyzja taka pilotowa, strasznie może język niepasujący do zbrodni. Na razie się Haga skupiła na deportacji dzieci, ale tu powiem coś pozytywnego. Prawnicy z Polski, z Niemiec, z Unii Europejskiej dokumentują już teraz w Ukrainie od wielu miesięcy zbrodnie, oczywiście te inne, na cywilach, kobietach, dzieciach, niewinnych ludziach. Także to dopiero początek. Tak, ta wina kryminalna
została też rozszerzona. Wczoraj o tym mówiliśmy, że nie wiem, czy to do Państwa dotarło, to trochę przewinęło się przez prasę polską. No Gdańsk jest niedaleko Sztutowu. Pierwszy obóz koncentracyjny na początku II wojny światowej, natychmiast założony, żeby tam zebrać inteligencję polską, kaszubską, ale też Niemców, demokratów niemieckich z Wolnego Miasta. I wyobraźcie sobie Państwo, że kilka tygodni temu osądzono sekretarkę Sztutthofu, to była dziewczyną, 18, 19, 20 lat. I to osądził sąd niemiecki, znaczy prokuratura niemiecka, bo według prawa niemieckiego też polskiego. Takie zbrodnie nadal są osądzane, nie ma żadnego tutaj, nie przedawniają się. Ale proszę sobie wyobrazić, że ona została ukarana, ponieważ uznano, że sądy są nie tylko odpowiedzialne w przypadku zbrodni państw totalitarnych za tak zwaną kryminalną zbrodnię. To znaczy, że można udowodnić, że bezpośrednio kogoś zabijano. Ale pracując, chodząc do pracy, nie kwestionując mechanizmu, który od rana do wieczora był po to, żeby zabijać ludzi, akceptowała i stała się świadomie jako dorosła młoda osoba częścią tego systemu zbrodniczego. I ta kobieta w 92-3 lata została osądzona. To jakby też ciekawy rozwój, bo to nas prowadzi do tego właśnie, żeby naprawdę zamknąć taki rozdział brutalnej historii, zbudować coś lepszego, to Jaspers mówił o tym, jest wymiar polityczny, to znaczy co? Na przykład jako obywatele przegapiliśmy moment dojścia Hitlera do władzy. My w Polsce mamy taką dziwną edukację, taką trochę czarno-białą. Ja pojechałem do Niemiec PRL uprzedzenie, byłem w ogóle zaskoczony, że nauczyłem się historii nie w szkole, tylko od historyków, ta była nieco inna. Hitler, który w styczniu 1933 roku, teraz była rocznica, w ogóle nie miał większości, tylko wszyscy myśleli, że antydemokraci myśleli, że wezmą sobie takiego Hitlerka, który ma wielki ruch za sobą, ale że uda się go wciągnąć w władzę, tak? Kontrolować przez wojsko, na przykład policję. A Hitler zrozumiał, że jest używany i dokonał zamachu stanu. Jaki był też problem? No właśnie, ci, którzy może nie chcieli faszyzmu, chcieli autorytarnego systemu, w konsekwencji stworzyli ten system, ale też na przykład komuniści niemieccy, nie mała partia, uważali, że największymi wrogami ich są politycy chadecji, znaczy demokratyczni katolicy i socjaldemokraci, a nie Hitler. Tak? To znaczy, że jak dochodzi taki Hitler czy Putin do władzy, to jest jakaś szersza odpowiedzialność polityczna niż tylko jego. Być może też nas, obywateli, jeśli mamy szansę głosowania. Ale te inne kategorie są bardzo ciekawe, bo on mówił, i one chyba dla kultury chrześcijańskiej powinny być oczywiste, a niestety nie są. To jest kwestia moralna. Czy ja jako nawet ofiara, czy ja jako bohater, ale to muszę sam odpowiedzieć sobie, czy zrobiłem wszystko w mojej mocy, żeby zachować człowieczeństwo swoje, czy jest bardzo trudne pytanie. Ale wydaje mi się, że bardzo ważne jest pytanie też metafizyczne. To znaczy, a on był egzystencjalistą, wydawało się w dystansie do religii. Jest odpowiedzialność przed Bogiem. I teraz tak, to nie chodziło o to, żeby zamazać zbrodnie winy, tylko pokazać, że po takim doświadczeniu przyniosę to na Putina. To nie jest prosta sprawa. Tak? Żeby demokracja, szacunek dla człowieka zaistniał, musimy sobie postawić te wszystkie bardzo trudne pytania. Wczoraj długo rozmawialiśmy o Rosji, no Jaspers napisał swój tekst, jak już Niemcy były zajęte przez aliantów, tak? Koniec był systemu III Rzeszy, no i alianci chcieli zbudować, i udało im się w zachodnich Niemczech zbudować demokrację, no dzisiaj jesteśmy daleko, daleko oddaleni. Rosja jest putinowska, a nawet jak nie będzie putinowska, to jest pytanie, czy nie będzie to zamach stanu jednak autorytarnych sił, które będą chciały zachować spójność Rosji. Ale to jest bardzo ważny warunek, dlatego dzisiaj bardzo trudno. Ale wczoraj też rozmawialiśmy o pewnej rzeczy, czy cała kultura, bo my jesteśmy ludźmi kultury, prawda? Literatura, język, ale też rytuały religijne są w duchu, czy rozmijają się w duchu właśnie tego krytycznego patriotyzmu. I co nas przeraża, to jest oczywiście ten sojusz cerkwi z władzą, który znamy oczywiście z historii imperializmu rosyjskiego, ale co mam na myśli? Metafizyczny charakter po stronie rosyjskiej tej agresji, tego języka nienawiści, języka antyzachodniego, nie tylko antyukraińskiego,
To jest bardzo długa droga, dlatego nieprzypadkowo też jako właśnie ludzie kultury mówiliśmy, jak ważny był wkład ludzi, którzy postawili w centrum też Boga. Bo to jest pytanie, na ile my, też nawet jako ofiary, musimy się odnowić, to już każdy dla siebie, to jest bardzo trudne, żeby naprawdę coś nowego powstało. I wczoraj mówiliśmy o tym, że to jest proces, który się nie kończy. Znaczy nie ma czegoś takiego jak zakończony proces w Niemczech rozliczenia z Hitlerem, z III Rzeszą. I to jest taki proces, w którym analizuje się lata Hitlera, czy Putina, czy Stalina, ale tak naprawdę wchodzi się jeszcze w głąb historii. No w przypadku rosyjskiej to my rozumiemy. Rzeczywiście, żeby stworzyć coś takiego kultury demokratycznej, będzie trzeba ostatnie setki lat kultury rosyjskiej i państwowości analizować. Niemcy to też robią i robili w przypadku swojej kultury. Na przykład bardzo ważnym tematem były relacje z Polakami, z Polską. I to nie dotyczyło tylko II wojny światowej. Bardzo ważna kwestia antysemityzmu, w stosunku do innych mniejszości i tak dalej, ale to jest właśnie proces, tak jak z tą sekretarką, gdzie wina nagle kryminalna staje się polityczną, moralną. To jest coś, co się nie kończy i też jest czymś, co obejmuje generacje, które się urodziły po. Ja często trafiam w Polsce na cyniczne artykuły o rozliczeniu z przeszłością Niemczech. Idioci Niemcy, naiwni, mazochistyczni. No, ci protestanci to wiadomo, są mazochistyczni. Ludzie, nie rozumiecie jednej rzeczy. Młoda generacja to robi dla przyszłości, bo ona nie chce, żeby się III Rzesza powtórzyła. Dla swojego dobrobytu, dla swojego bezpieczeństwa, tak? Oczywiście istnieją gigantyczne środowiska, inne, które nie chcą tego, które idealizują historię, które dopiero niedawno temu, bo to były lata 90., pokazano wystawę o zbrodniach Wehrmachtu, nie SS. Tak? No był taki mainstream, że SS była straszna, Gestapo było straszne, a tam Wehrmacht, ten biedny Wehrmacht, to był czysto militarną organizacją. Okej, my Polacy wiemy z naszego doświadczenia, że Wehrmacht no, był zbrodniczą organizacją, ale to jeszcze niedawno temu ta wystawa wywołała burzę, bo byli ludzie, którym to nie pasowało. Chcieli mieć tradycje wojskowe wolną od odpowiedzialności. Ale ostatecznie ta wystawa zwyciężyła. Dzisiaj nikt o Wehrmachcie normalnie nie mówi, jako o jakimś normalnym doświadczeniu militarnym, tak? Ale to robią młodzi ludzie dla własnego bezpieczeństwa. To nie jest właśnie, to nie jest brak szacunku dla własnego narodu. To jest wręcz nobilitacja narodu, tak? Tym bardziej, i to ostatnie zdanie, co mnie martwi, ta III Rzesza jest taką ścianą, która zakrywa i też ofiary niemieckie, socjaldemokratów, Żydów niemieckich, katolików niemieckich, w ogóle ludzi też niezależnych, nie wszyscy poszli za Hitlerem. Wczoraj wspominaliśmy noblistę Karla Osieckiego, pokojowa nagroda Nobla. No nie udało się Noblem uratować jego życia, dostał tego Nobla w 1936, jak siedział w obozie koncentracyjnym, jak Aleś Białacki dzisiaj na Białorusi. To też jest historia Niemiec, ale różni się historia Niemiec od Polski, od Rosji, że jednak w historii Niemiec mamy też bardzo silne tradycje demokratyczne, tak? Które zostały zniszczone przez Hitlera, przez inne siły. No chociażby socjaldemokratyczna. Dzisiaj w Niemczech rządzi partia, czy ją lubimy, czy nie, która ma 170 lat tradycji demokratycznej, która uciekła z Niemiec za czasów Hitlera. Była na migracji w Pradze. A jej założycielem był wrocławianin. Jego grup, Karl Lazar, Żyd wrocławski, jest dzisiaj w Polsce, we Wrocławiu. Tak, z tych tradycji można było czerpać, z tych ludzi można było czerpać. Oni wrócili też. No niestety Rosja państwowych, mówię o państwowych tradycjach demokratycznych, to nie chodzi tylko o ideę. Nie ma, więc martwię się, nie mam dobrych wiadomości. To będzie bardzo trudna, bardzo długa droga Rosji, niestety. No właśnie mi się wydaje, że wskazujesz na ten aspekt, ja sobie powiedział metafizyczny, ale jednak religii, bo niezależnie czy ta sekretarka została osadzona czy nie, to z jednej strony możemy mieć wyrok sądu kryminalnego,
Ale wie, czy na przykład nas uniewinniający, były takie w Norymbergi wyroki, w którym udowadniano winę moralną, ale nie potrafiono udowodnić winy kryminalnej i w związku z tym... Najbardziej znany chyba przypadkiem jest Albert Speer. Właśnie. To, że Państwo znany, który wykreował siebie na uwiedzionego architekta i rzeczywiście dostał tylko kilkadziesiąt lat kary. Wyszedł w latach 70. To ma też coś z Polską do czynienia, bo wydał fałszywą autobiografię, która została przetłumaczona w PRL-u jeszcze na język polski, była światowym bestsellerem i funkcjonował jako ten dobry nazista na Zachodzie, tak. Mieszkał w Londynie. Dzisiaj badacze udowodnili, że był zbrodniarzem, bo po prostu stworzył wielki system zbrojeniowy, który świadomie wykorzystywał ludzi w śmiertelny sposób. Dzisiaj by skończył w 46 karą śmierci. Także też zmienia się percepcja też zbrodniarzy, na szczęście, ale tutaj za późno. On niestety no, zmarł jako wolny obywatel w Londynie, jeszcze wydał dzienniki ze Szpandau, też przetłumaczony na język polski. To też w ogóle historycy byli zbyt słabi, żeby pokazać jego fałszerstwo. Tak, ale właśnie mówię, wiesz, że można rozsądzić, można uzyskać wyrok sądowy, można mieć państwo prawa, które załatwi pewne kwestie, a i tak z sumieniem zostajemy sami, prawda? I wtedy ta przestrzeń kultury, duchowości, religii jest jedyną, w której może się ta walka toczyć dalej, czy znajdować siłę do jakiegoś radykalnego przełomu, bo właściwie o to się opiera i to bardzo mocno teraz Rosji będzie dotyczyło, że jej los jest w rękach ludzi tam wewnątrz, którzy dokonają radykalnego przełomu duchowego, tak? Nie tylko prawnego, bo to może im załatwić Haga, czy chociaż możemy mieć wątpliwości, czy to w ogóle będzie do zrealizowania. No, nie trudno nam sobie wyobrazić Moskwę, Petersburg zburzone tak jak Berlin i rozłożone na łopatki, prawda? Może ta wojna się zakończyć jakimś traktatem, w którym życie w Moskwie będzie dalej kwitło, prawda? I to jest zupełnie nieporównywalna sytuacja wobec klęski Niemiec, prawda? I Berlina, który został zrównany z ziemią prawie. Tak? Tylko cały czas zależy mi na tym, i to jest nasza intuicja. My rozmawiamy cały czas też o czymś więcej innym. Wczoraj mówiliśmy o tym, że ta rozmowa na temat odpowiedzialności, winy, jak możliwe było to, że tak straszne zło mogło się rozlać, właśnie rozszerzyło się nie tylko ten temat zbrodniarzy i że jest to szansa, jakbym powiedział, takie, no żyjemy znowu w rewolucyjnych czasach. Znaczy, co mam na myśli? Siedzimy tu, wydaje nam się, że nie mamy wpływu na wojnę w Ukrainie, ale jakiś wpływ mamy, wybory. Ale wydaje mi się, że takie kryzysy, wojny, jeśli jest tak silny opór tak bohaterskich demokratów jak Ukraińców, to jest szansa na pewien renesans, który obejmuje wszystkich. Wczoraj mówiliśmy jeszcze o dwóch rzeczach. Jeszcze raz odnieśliśmy się do listu Kolonka, że to przebaczamy i prosimy o przebaczenie. Jako my ofiary wojny. To też jest to pytanie przed Bogiem. Dlaczego? Bo chcemy zbudować jednak lepszy świat. No, ja zawsze mówię, każdy potrafi być pesymistą. No, nie żyjemy po to, żeby być pesymistami i cynikami. Wiem, że poniesiemy wszyscy klęskę jako optymiści, ale to jednak, i czy ludzie dobrej woli, ale to jednak jest sens chyba życia. Ale wczoraj mówiliśmy o czymś, co jest bardzo ważne. Mówimy o tym, bo wydaje mi się, że też z polskiej religii, polskiej metafizyki, z polskiego języka Kościoła, to wszystko wyparowało. Trochę jesteśmy bardzo banalni i to jest bardzo niebezpieczne. Mówiliśmy, jesteśmy wierzchliwie. Zwróciliśmy uwagę, że też wielu mądrych żydowskich myślicieli po zagładzie nie zadawalało się tym, żeby zastanawiać się nad swoją rolą ofiar. Tylko zastanawiali się nad konsekwencjami dla ludzkości. Tego doświadczenia. Cytowałem wczoraj, bardzo Państwu polecam, bo ten tekst ukazał się w języku polskim kilka lat temu. Gdańskie Wydawnictwo Słowo oraz Terytoria wydała taką antologię myśli żydowskiej, teologicznej, filozoficznej na temat zagłady Holokaustu. I tam jest tekst przyjaciela Hanny Arendt, Hansa Jonasa.
Żyd niemiecki, który wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, właściwie człowiek niewierzący, ale którego jako świadek bardzo zajmowało to pytanie, jak mogło dojść do zagłady. Bo wiemy, jak doszło politycznie, wiemy, kto był zbrodniarzem technicznie. I tu się spierał z Hanną Arendt, bo jak ona pisała książkę o Eichmannie, zbrodniarzu, i próbowała zrozumieć też tego człowieka, on był trochę niechętny. Uważał, że za bardzo się skupia na tak przeciętnej postaci. Hans Jonas, tak? I postawił pytanie, gdzie był Bóg w Auschwitz? I jego odpowiedź była bardzo aktualna. Mówi, nie znam odpowiedzi. Jako filozof mogę wam zaproponować pewną figurę myślenia. Bóg już dawno ludzkości ludziom przekazał ziemię. Bóg jest, istnieje. Ale Bóg się patrzy na nas, bo zaufał nam. Ja to banalizuję, przepraszam. I Auschwitz jest dziełem ludzi, nie Boga. To nie uwalnia Boga, ale to pokazuje całe to napięcie. Tak? Ale zobaczcie, jakie to jest trudne pytanie. Teraz mówicie sobie, dlaczego ja tutaj siedzę i się zastanawiam nad tym. No na przykład mówiliśmy o narodach. No, dla mojej rodziny dramatyczny był wyjazd do Niemiec. Pochodzę, tak jak mówiłem, z rodziny lwowskiej. To była rodzina żydowska, która ukrywała swoją tożsamość. Znaczy tak, Niemcy wszystkich wymordowali, oprócz dwóch kobiet, które kupiły sfałszowane dokumenty i wyjechały do Warszawy. Udało im się przeżyć, ale wszystkich innych wymordowano. To ciekawe, po wojnie nikt nie wypowiadał się zbiorowo źle o Niemcach, no bo w Lwowie wszyscy byli wielojęzyczni. Polacy mówili po polsku, w rodzinie mówiło się po polsku oczywiście, ale też po niemiecku, bo edukacja była jeszcze po austriacka. I ludzie nie chcieli, żeby Hitler im zabrał też całą kulturę niemiecką, język niemiecki, prawda? Ale nie było naiwnego spojrzenia na wojnę. Ale dlaczego o tym wszystkim mówię? Jak przyjechałem do Niemiec, nie chciałem być Niemcem, bo nie chciałem mieć odpowiedzialności za tą historię. I kiedy stałem się Niemcem jako obywatelem, zrozumiałem, że jako obywatel też biorę ten cały bagaż. I on jest dla mnie lekki, bo on mnie broni przed tym, co niebezpieczne. Znaczy Hitler się nie powtórzy, w tym Snyder mówi, że historia się nie powtarza, ale zadaje nam ciągle bardzo trudne lekcje. Ja nie wierzę w powrót Hitlera, ale wierzę w powrót totalitaryzmu, autorytarnych systemów. I muszę Państwu powiedzieć, też ciekawie jest mieć w bagażu swoim część takiej ludzkiej historii, która jest bardzo nieprzyjemna. Wygodniej być Polakiem pochodzenia żydowskiego, rodziny ofiar. Wygodniej jest być Polakiem z katolickiej, mazowieckiej rodziny, gdzie część była wywieziona do Niemiec na roboty. Oczywiście łatwiej być takim, ale to w ogóle nie wystarczy, to w ogóle nie chroni. Nie zabezpiecza życia. I dlatego mówimy, ten wymiar jest bardzo ważny i są państwa, i są kultury, które te pytania stawiają. I to jest pewien też poziom demokracji. Także bardzo długa droga. Też wydaje mi się, my też, przepraszam, nie chciałem o tym mówić, ale dla mnie takim momentem bardzo ważnym dla kultury polskiej, świadomie mówię historii kultury, to była książka wydana tu w Sejmach w 2000 roku. Sąsiedzi, Jana Tomasza Grosy. I wydaje mi się, że to nie chodzi o to, żeby zabrudzać naszą tożsamość narodową, kwestionować polskość, ale wydaje mi się, żeby wzmocnić naszą polskość demokratyczną, to trzeba po prostu tę książkę przyjąć jako książkę pełną trudnych pytań. Prawda? Także i my mamy takie doświadczenia, które są dla nas trudne, bo wiadomo, kto mordował. Niemcy mordowali, tak? To był początek ich obecności tutaj. Realizowali zagładę Żydów, ale to pytanie też moralne, nie tylko kryminalne. Jak się zachowaliśmy wobec naszych sąsiadów? I to nam naprawdę służy. To naprawdę nam służy na naszej drodze, dobrej drodze. No i nawet dla naszego pokolenia, które się urodziło po wojnie, prawda? To pytanie o winę przy tej debacie o Jedwabnym, ale tam jednak się pojawiło realnie, prawda? Czuliśmy, że to nie jest ograniczone tylko do ludzi tamtego czasu, tylko że będąc Polakami dźwigamy jakieś dziedzictwo ze sobą. W tym sensie może ta wina metafizyczna Jaspersa
też się w jakiś sposób i u nas pojawiła. To są wszystko trudne pytania. Mam wrażenie, że czujecie Państwo, jak one są bardzo aktualne wobec tego, co się dzisiaj dzieje w świecie, w Ukrainie, wobec Rosji, na różnych innych pograniczach. Wszystko to potwierdza, jak ważne jest ciągle aktualne działanie ludzi paryskiej kultury, jak oni cały czas wpisują się w ten kontekst współczesności i to, od czego żeśmy rozpoczęli naszą rozmowę, czyli to przywołanie przez prezydenta Ukrainy dwóch postaci paryskiej kultury, Giedroycia i Ostapczuka, jako tych, którzy dopiero w tym momencie tej niezwykłej solidarności polsko-ukraińskiej mogą poczuć, że ich marzenia się realizują, było jakoś bardzo wymowne, chociaż cały czas drżymy i mamy tą świadomość, że to może nam się wypchnąć. Że to nie jest już, prawda, że wiecie przecież, jak wielu ludzi już teraz pracuje, niekoniecznie muszą być bezpośrednimi, płatnymi agentami putinizmu, ale żeby te sojusze i tą solidarność po prostu rozsadzić, prawda. Więc czujemy, że to jest, cały czas drżymy, czy nam dalej się uda, jeszcze kolejny rok. Ta wojna przecież będzie trwała trudniej i będzie mnóstwo wyzwań przed nami. Więc tym bardziej, myślę, taka rozmowa czy świadomość ciągłości tej tradycji, o której Bazyl Kerski dzisiaj nam opowiadał, jest dla nas wszystkich ważna. Myślę, że pan Grzegorz cieszył się z tej naszej dzisiejszej rozmowy. Zawsze był człowiekiem, który nie uchylał się od tej odpowiedzialności. Sam stawiał nam bardzo trudne pytania i sejneńszczaną nam wobec naszej sejneńskiej historii pogranicza i wobec innych sytuacji. Mieliśmy w nim niezwykłego takiego sojusznika trudnych pytań i trudnych sytuacji. No, łączył Gdańsk z Sejmem. No i łączył Gdańsk z Sejmem. Czyli kiedy jak stawał w Gdańsku WCS, to zostałeś często teraz Sejmem? Czy się tak pokryłem? Tak. I odwrotnie. Tak. Nie, czy ktoś z Państwa miałby jakieś pytania może do naszego gościa? Czy chciał się włączyć swoją refleksją do tej rozmowy? Moja refleksja jest tylko jedna. Gdyś miał rozmowę... Masz gatunka? Nie, tylko też. Mianowicie taka, że jestem w tej chwili na etapie książki, w zasadzie chyba uczenia się na pamięć książki 12 zasad Pedersena, który niedawno się ukazał. I on tam zaczyna swój wywód o człowieku i o różnych sytuacjach, w jakich się znajduje, od homanów, od zwyczajów i w ogóle sytuacji, które rządziły światem homanów. Ja nie wiem, czy wiecie, homany żyły 27 milionów lat przed dinozaurami. Więc to jest. I on przedstawia walkę o terytorium homanów. Przedstawia poszczególne etapy tego tańca i walki homara o miejsce. O dobre miejsce, gdzie jest dużo odpadów, gdzie jest wygodnie, jest dużo norek, gdzie się można schować. I przedstawia przegranego homara. Otóż po badaniach, bardzo dokładnych badaniach mózgu przegranego homara, który chciał przewodzić temu miejscu, temu stadu, gdzie się znajdował, wymiera mózg, ginie mózg. Przegrany homar traci mózg. Ten mózg się rozkłada mu i zaczyna żyć od początku. No to taka może historia o homarach. Ale przedstawia również historię malutkiego ptaszeczka, który żyje w pewnym miejscu. Taki malutki ptaszeczek, które dwa ptaszki zmieszczą się w dłoni bez żadnego uszkodzenia. I tenże właśnie ptaszek, obserwowany, kiedy zbliża się ktoś chce zająć jego wygodne miejsce, jego spolegliwą samicę,
i miejsce, gdzie się może schować, jest gotów popełnić samobójstwo za to miejsce. On nie rozważa. Opowiada również o wilkach, który walczy o miejsce i przywództwo w stadzie. I tu, proszę Państwa, jest ciekawostka. Otóż przegrany wilk, który dostanie już w pierdziel od tego szefa, wykonuje coś takiego, mianowicie kładzie się na plecy i odsłania najbardziej niebezpieczne miejsca w swoim życiu. Więc można go za gardło schwycić, zjechać. I co się dzieje? Podczas badań tych sytuacji nie znaleziono ni razu sytuacji, w której wkurzony wilk, który przed chwilą skończył walkę, zagryzł tego wilka. Tylko bierze pod uwagę to, że w przyszłości ktoś musi tego stada bronić. W przyszłości ktoś... Kurczę, czy nie warto by było w formie ulotki opowiedzieć o tą historię jakby ogólnie w tej chwili panującą na świecie. To jest pierwsze. O homarach, o tym małym ptaszku, zapomniałem jak on się tam nazywa. Koliber. Nie, nie, to nie jest koliber. Nie, nie. On świetnie śpiewa, pięknie jak to kuje, to tam, nie, nie, nie. Jakieś tam, jakoś taka tam jest ta rzecz. Ale to jest i nieistotne jeszcze. Następne. Bardzo mnie zdziwiło wasza rozmowa na temat paryskiej kultury i bardzo mnie zdziwiła historia pod tytułem Te wątpliwości, jakiej narodowości jest który twórca. Cóż tam Sępowski złożył dla Giedroycia, a ten wydrukował esej, w którym pisze o posiadaniu kultury na zasadach intencjalnych. On mówił tam, Sępowski, i uważam, że to jest podstawa, moim zdaniem, tego, co robicie. Ale gdzieś może żeście jakoś to umknęło. Otóż on pisze, że nikt Mickiewiczowi nie powie, czy ty jesteś Litwinem, czy Żydem, czy Polakiem, bo nikt nie zmieni narodowości. Tylko Stępowski, przepraszam. Mówi, że to jest dobro, do którego prawo mają wszystkie narody. To, jak my potrafimy jego popularyzować, to jest i pierwsza historia. Ale druga to jest to, że uznamy, że on jest dobrem. W związku z tym zastanawianie się nad tym, czy Mickiewicz, czy Giedroyć, czy ktoś jakiej był narodowości, moim zdaniem nie ma żadnego znaczenia. I gdybyśmy poszli w tym kierunku, o posiadaniu dóbr na zasadach intencjalnych, sprawa zupełnie by była prosta. I trzecie moje największe przeżycie, to, że ja przez ostatnie, może 5 lat, pracowałem w takim gremium, które utworzone zostało przez marszałka województwa rzeszowskiego. I to polegało na tym, że my będziemy budowali Muzeum Kresów. Nie chcę nawiązywać do znanego mi miasteczka i tej inicjatywy, bo to już to nie moja sprawa, ale do Muzeum Kresów, polsko-ukraińskich kresów. I słuchajcie, 5 lat spotkań niemalże miesięcznych, tęgich głów i próby zbudowania chociaż zaczątków programu. A co my w tym muzeum będziemy pokazywali? Co? Co żeśmy stracili stamtąd wracając? Co żeśmy tam zanieśli? Co żeśmy za pomocą tego wszystkiego jak scywilizowaliśmy? Nikt nie zgadza. To po dzień dzisiejszy powstaje zamiast muzeum portal.
portal internetowy, który będzie dobrze żyć. A pojęcie kresów, to chcę Krzysiu ci przypomnieć, że podstawą pojęcia kresów było Andrzej Dyszka, który mówił o trzeciej kulturze, który mówił o kręgach, o łukach kulturowych, które funkcjonują w świecie i które są. I nie ma ważniejszej kultury i mniej ważnej, bo jest trzecia kultura, która jest między tym wszystkim. I tym przecież pogranicze w swoim założeniu się zajmuje. W związku z tym te kresy są moim zdaniem przez Jurka Nikitorowicza, przez świętej pamięci Andrzeja Dyszkę świetnie, ale to bardzo dokładnie naukowo określone i opisane. A spotkanie bardzo mi się podobało i gratuluję naszym ludziom wytrwałości. Dziękuję bardzo. Jesteśmy wśród przyjaciół, więc mogę powiedzieć przyjaciół, że mnie pan sprowokował. Po pierwsze, każdy ma prawo wyboru, jakiej narodowości jest. Ja nigdy nie rozumiem, dlaczego Bogdan Osaczuk uważał się za Ukraińca. Byłbym za głupi, przepraszam. Ja jak ktoś, kto się urodził w II Rzeczypospolitej, jak poznałem jeszcze, jak no nie było niepodległej Ukrainy, nie no, to jest wolność każdego człowieka, prawda, więc nie będziemy nikomu narzucali, kim ma być. Broń Boże, jeśli doszło do takiego nieporozumienia, to bardzo przepraszam. Ale wydaje mi się, że mówimy o dwóch różnych rzeczach ze sobą powiązanych. To znaczy, jedno jest wolność subiektywna nazwania siebie i swojej narodowości. Różne są przyczyny, język, tak? Ja na przykład ze względu na rasizm i mój wstyd, ja się wstydziłem bardzo, że pochodzę z Iraku. Nie mówię dzisiaj po arabsku, ale uważam, że sam siebie ograniczyłem. Nie mam obywatelstwa irackiego, ale bym powiedział, gdyby mnie się pan pytał dzisiaj za narodowość, bym powiedział Polak na pewno. Irakijczyk bym powiedział. I tak na przekór swojej polskiej tradycji, też Niemiec, w sensie odpowiedzialności za ten kraj dzisiaj. Ale co chciałem powiedzieć, ja mówiłem o czymś innym. Ja mówiłem o przestrzeni, w której żyjemy, naród, prawda? I to już jest bardziej skomplikowany twór. I tutaj nasi bohaterzy uważali, że naród w demokratycznym znaczeniu nie może być państwem, które wyklucza kogoś, bo na przykład wybrał inną narodowość, bo chce być Litwinem, ale żyje w Polsce, czy Niemcem, tak? I tu się odniosłem do tego, że to też jest bardzo ważna forma patriotyzmu, prawda? Dobra forma patriotyzmu, to znaczy, bo jest to przestrzeń, w której bronimy pewnych praw. I zobaczcie, Zeleńskiego, właśnie rozmawialiśmy z Krzysiem, nasi przyjaciele Ukraińcy, jak wybrano Zeleńskiego, raczej byli przeciwko niemu, bo podejrzewali go właśnie, że nie jest narodowości ukraińskiej, tak? Nasi przyjaciele byli po stronie Poroszenki. No i dzisiaj Zeleński jest no, symbolem narodu ukraińskiego, jako, no jako kto? No, teraz powiem kulturowo, no jako też dziecko ukraińskich Żydów. Mówię o tym, no bo straszna jest ta propaganda Putina, tak? Że on walczy z faszyzmem w Ukrainie. No to jest śmieszne. Ale zobaczcie, co się stało, dlatego też mówimy o języku. On mówi dzisiaj, to jest bardzo modne, nie z powodów nacjonalistycznych językiem ukraińskim, tylko dopóki Rosja właśnie nie oczyści siebie, tak? A wiemy, że to nie nastąpi szybko, to też kultura rosyjska i też język niestety rosyjski jest zabrudzony tą ideologią, więc to nie jest, jakby to powiedzieć, wybór nacjonalistyczny, ale obrona narodu ukraińskiego, który jest dzisiaj demokratycznym narodem i też mówię na przykład języku ukraińskim. Tak samo doświadczyłem w tego w Białorusi, prawda? Mówienie po białorusku. O, niedawno temu była pani Cichanowska u mnie. Byłem, to teraz nie jest ocena, broń Boże, byłem zaskoczony, jak bardzo ją stresuje mówienie w języku białoruskim. Ale ona chce mówić po białorusku w tej sytuacji, tak? Za to się idzie w Mińsku do więzienia. To nie jest właśnie taki nacjonalizm, który jest zagrożeniem na przykład ukraiński dla Bogdana Osaczuka. Także my mówimy, też uwrażliwiam na to, bo u nas też dzisiaj świadomie się nieraz miesza te pojęcia. Tak? Bo w tym pojęciu narodu jest miejsce dla polskości i w tym miejscu jest, w tej przestrzeni jest miejsce dla narodu europejskiego.
Ja nie rozumiem tych ludzi, którzy mówią, naród europejski jest przeciwko polskiemu i odwrotnie. Polski przeciwko europejskiemu. Nie. To się musi uzupełniać. No i o tym mówiła paryska kultura. Jest bardzo dużo miejsca, bo my, pan nawiązał, bardzo mądrze uważam, ja nie lubię takiego darwinizmu nienawiści, ale trzeba spojrzeć na co? Każdy z nas ma, chce żyć bezpiecznie. Tak? Walczymy codziennie o swoje życie. To znaczy szukamy mechanizmów, które zabezpieczają nasze życie. Żyjemy w państwie, w którym się czujemy bezpiecznie. Tak? W Rosji byśmy nie byli. Dlatego mówię o tych Chinach. Dlatego mówię, że jako Polacy sobie nie damy rady z nimi. Potrzebujemy europejskiego narodu, a może nawet z Amerykanami, żeby sobie dać cholera z tym radę. Bo ja nie chcę żyć w państwie i to nie są utopie. Proszę mi uwierzyć. Wczoraj rozmawiałem z polskim informatykiem, który pracuje w Chinach. I mówi pan, to już jest rzeczywistość. Wchodzi pan na ulicę małego miasta, wszędzie są kamery. W Chinach jest więcej kamer niż ludności. I nie tylko, że ona nas nagrywa. Ona odczytuje tożsamość. Tak? Ona skanuje twarz i wie, kto to jest. Tak? Nam za chwilę sprzedadzą tą technologię pod tytułem a to wzmocni dobrobyt, jest fajny w konsumpcji, wejdziesz do sklepu, dostaniesz propozycję, to już chyba funkcjonuje nam, prawda? Na smartfonie, ale to są dzisiaj pytania egzystencjalne, właśnie o naród też. Mnie jeszcze zastanowiło, Luku, to co powiedziałeś o wilku i tej opowieści, bo my jednak musimy dorosnąć do mądrości wilków. Tak, oczywiście. Wiesz, bo to jak mówiłeś, to przede mną stanął taki obraz Srebrenicy w Bałkanach, byłej Jugosławii, czyli takiej strefy pokoju, w której ludzie chcieli zabezpieczyć swoje życie, wchodząc do tej strefy, składali broń, oddawali swoje uzbrojenia, wiedząc, że ONZ zapewni im bezpieczeństwo, czyli dosłownie kładli się jak wilk, tak, odsłaniając swoją bezbronność. I to dla takiego Mladicza, wiesz, dla serbskiej armii było powodem do tego, żeby ich wszystkich wymordować. Tak, to znaczy, to właśnie, bo często my wierzymy w taki rodzaj pokoju, wiesz, w którym... Ja tylko apelowałem. Nie, tylko powiedziałeś bardzo mądrość o zwierzętach. Tylko my często sobie wyobrażamy pokój w ten sposób, że jak odłożymy broń, to wszyscy odłożą broń. I przestaniemy się zbroić i świat będzie żył w pokoju. Ale jest odwrotnie. Ale temu wilkowi zębów nie wyrwali. On wciąż jest uzbrojony. No więc dlatego mówię o większej mądrości zwierząt. Tak, on niż ludzi. Tylko ten, który wygrał, tak, mówi, słuchaj, dzisiaj cię nie zagryzę, ale pamiętaj, że jesteś nam tu jako zbiorowości potrzebny. To jest jakby nawiązując do tego Jaspersa, o którym pan mówił. To jest dokładnie to samo. Tak. Ma pan, znaczy to porównanie z wilkiem, ostatnie zdanie, bo dużo czasu już minęło. Jest bardzo mądre to, co pan powiedział, bo Amerykanie właśnie tak postąpili wobec Niemców. Wiedzą, że jest masa zbrodniarzy, to jest jasne. Ale zrobili to właśnie dla stada, znaczy nie dla narodu niemieckiego, dla Zachodu, dla wspólnoty, inaczej niż po pierwszej wojnie światowej. Drodzy Państwo, no, dobiega końca nasza rozmowa na pograniczu. Gościem był Bazyl Kerski. Bardzo dziękujemy.